OK。じゃあ、これで緑になったし、ここがストップしないといけないし、ここも。もう映ってるから大丈夫ですよ。緊張してますか？いや、あんまりわかんない。実感がわかんないね、やっぱり。ほあ、ら、でも本当だ。もう映ってるんだから、ここストップして、ここもストップして、で、これから見る、ここで。で、ここはチャットだね。だからね、ライブ配信の時、うちのパソコンもすごく遅くなるよ。これも映ってんのね。みんなもう見てみんる。な見てるあ、見よ。てんの。ちょっコメントもあれか。と待って。今。来てるよ。あ、来てんの。本へい当だ。へいへい。ジンヘド、ピンプイさん、ジンダブル。イ。ヘイ。ジンドブレ。もう20、77人が見てるよ。久しぶりじゃないですか。俺がこうやってライブ配信でも。もう前8のセアグパーニ。ト以来。そうですね。まあ。ピンプイ mówi, że ostatnio na live był jeszcze w starym mieszkaniu. 覚えてるか？あの時の人たち。Pyta, czego pamiętacie? ピンプシ、こんにちこんには。ちは。ドブレベチョロ。こっちはジンドブレか。ポーランド。今、向こうは2時ですよね。西か。2人で出同じ。てよかったって、あカりミルががと書いてあね。る。ありがとありがとね。ありがとう。ピンプシファン、ジンクエ。う。ジェンクエ。ジンドブレ。あ、たまらだよ。ムディおお、にぎりだ。はい。へい。日本語できるよ、あのあ、人。そっか。日本語大丈夫だ。ヘイエンマ、いいピンペ。あ、覚えてるよって。おお、見てる人いたパんメンだ、タチェ。あの時から。パメンタヨン。パミエンテン。パメンタヨン。パメンタメピンか、ほら。おお、すごいね。嬉しいなの？嬉しい嬉しい。覚えてんだな。シュンシティベースタイ。確ワかルに、ツ。2ここ回、マイクだん？から。ああ。ライブ配信の2回目っすよね。俺 がそうこうやっですて出よたね。のはね。元確か。気ですか？元気元気。役者マッシュ。当て？あて。あぶ役者マッチェ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。すごあ、ヴィクトリア、ジンクエザ、ドジョ、ミューエクスウォーフ。なんか、ヴィクトリアからものすごい褒め言葉ばっかり来て。日本語 OK。スペシャルゲストです。スペシすャルごいゲストだね。ぜ、もう108人です。うわ、こんなコメント来てんだ。そういうことですね。だって俺が見たときはもう少なかったからね。まあこん30ななか人ぐったらいただっかたよね。な。Ostatnim razem, jak był Pimpek, to było tylko tak około 30 osób na live'ach, więc すダニごゴいエスト、な。totalna nowość。めっちゃ来てんじゃん。もう読めないよ。や、それはまだ遅いよ。mówię, 遅że いjest な。tak dużo wiadomości, że nie jest w stanie przeczytać. Ja mówię, że to jest wciąż malutko. Cześć, Sareriku. W ogóle, jak zauważyliście, Sareriku jest oznaczony na zielono i ma kocią łapkę. Więc jest moim nowym wspierającym. Jak jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to włączyłam dzisiaj wspieranie na kanale. A tak jeszcze słowem wstępu, to Pimpek tylko będzie przez pierwsze 30 minut, więc jak macie jakieś pytania do Pimpka, to dawajcie. Sai sha no 30分だけにいるんでしうょ？ん、そうだね。だから、できるだけ今、すごく質問してくださいってねえ、言っ質て問たありんでますか？す。はい。そう？Jak ci minął tydzień? やくちみのてじゅん。これ質問ですよ。なんだって。今週どうだったって。今週は仕事が忙しかったです。ドゥジョープラツェ。dużo pracy. Byłeś お久bardzo しぶりです zajęty. ね。Wow, Pimpek jest! そ Happy. あ、肉球だ。う。へいう。ね、だからメンバーの人はね、緑でああ。猫の肉球がついおお。てるって。みんな肉球つけてる？つけな。Pimpek was zachęca, żebyście też ああ。zostali wspierającymi, bo wtedy będziecie mieli kocią łapkę przy Niku. Taicho, a do te? ああ、どぶれ、どぶれ。Dobre, Taicho? バルトどぶれ。Bardzo dobre. ああ。スポーツが好きですか？にえ、あー、トロヘ、トロヘ、トロヘ。Trochę tylko lubi sport. あー、トロヘだな。あなたはどのくらい働いていますか？毎日、エブリデ Every day. イ、エブリデイ、Codziennie. ソジェンネ、Codziennie pracujesz. ソジェンネプラツェ。次は大変です。
Tak, bardzo 大変。Bardzo tajemny.大O, 変。お。do Zeking Akita. Hej, nareszcie udało mi się być na ええ。czas i mam wolny dzień. Jak się czujecie, pozdro. わ、そんやっなとに。間に合った、ダミアン。え、50装置だよ。ありがすとう。ご dziękujemy いざね。50złotych。何さん？こっちゃきべちょ。ダミアン。ダミアン、ダミジアン、ェンあクりレンがバとう。ルト。dziękujemy。ダミアなんか体調はどうって。質問が来ン。て。いや、いいよ。ただ、雨がすごく最近多いから、これが続いたら、ちょっとなんか悪くなりそうだうん、ね。そうで精す神ね。的に。伝えてあげて。ponieważ 大丈夫ですよ。ponieważ ostatnio bardzo jest sporo deszczu i zaczyna się taka już typowa pora deszczowa, to staramy się nie oszaleć właśnie z tego powodu, ale jest u nas całkiem ok, całkiem dobrze się czujemy. Pimpek trochę dużo pracuje, trochę tajwien, sigoto, trochę. Trochę lepszy. O, i witamy jeszcze Kajle. Kajle tutaj też teraz stała się O, niech ci. diabełkiem. Ła, jeszcze Mariusz! Mario. Ła! Kari, Kari. だから、この人、カリは、Kari 今メンバーにと、なって、とマリシおもメンバーになったんだお。よ。ありがありとう。がとうね。わかんない。dziękujemy, bardzo, bardzo dziękujemy. わー、jak dużo kotków teraz będzie. え、あ、ゾンビも出た。何これ。何このゾンビ、スポンサーなの。マリウス。マリウ has スの。become a sponsor. おお、すげえ。スポンサーになりましたって。ゾンビスポンサーだね。ゾンビスポンサー。マ zostaliście リ。sponsorami ゾンビ。いい。雨が好きですか？ねね、え。nie lubisz deszczu? Nie lubi. ねえ。Pimpek nie lubi deszczu. なんか、ピンポジのポランド語めちゃくちゃ可愛いって。セリオ？powiedziałam mu, że jego polski jest bardzo słodki. Trzymaj się, Pimpek. Czy Pimpek rozumie coś, jak widzi tekst po chińsku? 中国語で漢字を見るとなんとかわかる意味。なんとなく。なんとなく。けど読み方わからないです全よ然。ね。Nie wie, jak się czyta, ale mniej więcej wie, o co chodzi w tekście. Pozdrowienia z Niemiec. Doj からよろしく。おお、ドイドツイツ。にすいごい。る人。Pozdrawiamy też Niemcy, też pozdrawiamy Damiana, który tutaj cały czas kotkuje, kociakuje. Co sądzisz o PS5, a PS5。PlayStation 5 domu? いや、気になってる。欲しいっす、正直。Pimpek chce, a ja tam się nie znam.私はもう全然知らないし、わからないし、なんとも思わないです。私はね、欲しいね。欲しいなの。いくら PS5。する？ねえな、高そうだな。高そう。Mówię, że jest chyba drugi ten PlayStation, więc możemy o nim zapomnieć. 見えるの？ねえ。見えないです。お、ギムレルだ、ギムお、レル。ギム。私もし、ワンチャンスペラニア、あら、久しぶザり。パテン、バルザニア、パスヨン、ウツアウイピンカ。え、ウツアウイエ、あ、なんか、メンバーになりたいけど、なんか、あんまりこういうシステム好きじゃないから、助成金の方がいいって、ありがとうで、な。ピンプジにチューして、けど、後でする。みあっんなたのらしま前しょで、いやいや、私は、なるほど。ピンプジをチューすそる。ういうこと。ギムレルからギチュームもレーらいからたチューいムもの。らう。やだよ。くれる？ 二人でも可愛すぎてシナモロールみたいな感じ。どういうことだよ。二人でも可愛すぎシて。ナモンロール大好きで、俺も。二人でもシナモンロールということは。そういうこと。そういうことです。powiedziałam mu, że jesteśmy cynamonkami, on powiedział, że lubi cynamonki, więc chyba jest okej. Okay. Przetłumaczyłam Gimler wszystko Pimpkowi, powiedział, że od ciebie też buziaka może dostać, jak będziemy w Polsce. Asia napisała po japońsku, że Pimpek ma ładny kolor skóry. Hada no iro sugoku utsukushitte. すごいね。声量？これはまだ明るい方ですよ ね、まあ、どピうンなポんだジろうは。ね。まあ、私には勝てないけど。いいな、白くて。みんな白いんでしょ？mówię, że ze mną nie wygra, jeżeli chodzi o bycie jasnym, ale on jest z jasnego いいtypu な。karnacji, jeżeli chodzi o Japończyków. Czy Pimpek lubi ziemniaki? Potato 好きですか？ワールド。じゃがいもなの？じゃがいもっていうか、ポテトね。フライドポテト。フライドポテトは好きフけライドポど、テじゃがいもは？ト。まあ、あんまりだな。なにえ。になに？揚げてるのかしら。フライ。Jak smażone to tak, ale tak to ziemniaków nie lubi. O, witamy Natalię. ナタリア。Natalia, member になりました。ありありががとう。ジェとう。ンクエンなっちゃん。dziękujemy. なっちゃん。もう一人のなっちゃんだね。なっちゃん。あ、ビリチカ行ったことあるって。サクサク、この前、前行きました。ね、どうだった？いやー、ちょっとなんだろう、あんだけでかい、なんていうの、地下。日本でも入ったことないから、ないすでごすかっよた。ね。衝撃。あと塩分の量も多かったでしょ。すごいね。
Tak, byliśmy, bardzo mu Sroga się była. podobało. Powiedział, że pierwszy raz był w takich Jawaj. podziemiach, było bardzo dużo soli, bardzo mu A. się podobało. Wy ogólnie jesteście ładni. Wtali domu, ono sobie uczki ありがとう。ありがとう。ジンクイーン。かっこいいカップルって。ありがとう。ありがとかっこいいか。う。かっこいいがな、何結構に。適当だけど。もう、じゃあ、私もタツセ、あれ。タツセ。タチセ。タツセって適当に。ああ。お、なん適かいっ当。ぱい行きましたね。ただ、読めないんで。ulubione polskie jedzenie piwka. ポーランドの一番大好きな料理は何ですか？料理。M から、じゃあ、次は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 、じゃあ、
musiałam bardzo szybko przeczytać, więc nie czytałam na głos, ale bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, że jesteś i że zawsze wysyłasz do mnie emote i cymo dziosejkę kotteru i to da kara. A, on to nie. A ja dziękuję. On to nie, on to nie. Maria sama dysyn. A, Ariusza, pozdrowienia z deszczowej Holandii, Tulaski. Słuchaj, synę, dziękujemy bardzo za dużego donata. Ariusza, da, no i cymo kirena fana to kajter i to. A, hej. Mity masz to jeszcze nie. No, zawsze oglądasz ze mną fanarty i cię kojarzę, więc bardzo, bardzo dziękuję. Oranda nie sundery. Oranda. Oranda moi ma sugo kamy w tery. A, minna ona żyna. Ma, co jedno, a najkiedy. A my wytery tylko to dane. To nie, jemy nie. A, witamy Aleksandrę, memba narimashita, ne, Aleksandra. Aleksandra. Arigato. Ano, bieliczka no, ano, chokosio? Nanka chokoni sio haiteru yatsu te tabeta no? A, tabeta nai, ne. Nie, nie jedliśmy takiej czekolady, ale była. A też tacie, ne, garlic sio ka nanka katte. My kupiliśmy sól czosnkową. Także patrzyliśmy bardziej w te słone klimaty. O, Damian, witamy. Memba narimashita. Arigato. Dami-chan. Aleksan ni Dami-chan. Znacie kogoś z konsolą Xbox z Japończyków? Ano, Xbox motteru kata, shitte masu ka? Motteru kata? Nihonde. Mottemashita. Motteta. On miał. Pimpek miał. Oni imasu. Hello z Poznania. Poznań no kata da. O. Hello. Damian. A, Mariusz. A, Poznań, nie. Iyo, nie. Czy byłaś lub widziałaś kiedyś cyrk w Japonii? Ja pracowałam kiedyś w cyrku w Japonii. Nigdy więcej. Isugashina. Isugashiwa. Ano, nihon no gakko de zettai ni yomanai to ikenai shousetsu to ka hon arimasu ka? Zettai ni wa nai. Nai. Tega, bokukugo o benkyou suru toki ni zettai ni tatoeba Junichiro Tanizaki yomanai to ikenai to ka? だいたい 教科書で我が輩は猫であるとかは出てたかな 確か. けど そのまま 本借りて読む 必要がない. Mówi, że nie ma lektury, że tylko to, co w podręcznikach było. Co Pimpek myśli o Polakach? Poranda, dzień do mojej maska. No, 好きよ. 好き. この試合だったら一緒にいます. Lubi, lubi. Gdyby nie lubił, to by ze mną nie był. Arigato! Yosashii! みんな見てる人みんな感謝してます, 本当に. I bardzo Wam dziękuję, że jesteście i że nas wspieracie i że jesteście na tym live'ie tutaj z nami. Witam wszystkich nowych, którzy teraz przyszli. Słuchajcie, dzisiaj jest bardzo isogashi, bo staram się tłumaczyć jednocześnie na japoński i po polsku potem i jeszcze czytać live'a i jeszcze czytać donate, więc bardzo, bardzo isogashi. Kyou wa mechakucha isogashi te koto desu ne. Sushi mo tsuyaku mo shinai to ikenai shi, honnyaku mo suru shi, chatto mo joseiki mo zenbu yomanai to ikenai kara. いや、気にしないで喋って。あの、日本人ってショパンのことポーランド人って知ってるなの?知ってる。全員?っていうか、あの、ポーランド人ともないの?いや、多分知ってるんだよ。それで、それ続けしばなんてるか、チェカーし、明日フレスコピエルできん。え、まあ、ごじゃと、あとそれプロスバブルマイクピンペック、ポイジャ、バルゾバルゾ、ジェンクエザ、ザドナイタ、ジョセイキしてくれて、本当にありがとうございます。ジェンクエ。ニズオチが来たよ。お、ありがとうね。ありがとう。貴重だ、もう。 あ、なんか質問したけど忘れた。何やったっけ?ショパン。だから全員がショパンはポーランド人って知ってるの?多分大体の人は知ってる。フランス人って思わないの?いや、思わないんじゃないかな。知ってると思うけどね。 Jezus, zdania, że jednak Japończycy wiedzą, że Chopin to Polak. I że wszyscy wiedzą, że Chopin to Polak. Chopin? Chopin? Chopin. Fuyu ka natsu docce ga suki? 俺は夏。 Sama. Sama. Lato. Lato. Kalizu, właśnie ja dziękuję. O, dziękujemy ci, Foxy. Ano, saki no Kori, te, ano, czeto, mi, ano, yominikui, memba no hito ga itta. Ano hito desu. Foxy. Ja, Foxy, arigato, kitsune. Foxy lady. Foxy lady. Arigato, dziękujemy. Dziękuję.
し。が二人ともものすごいあのいいエネルギー、オうん。ーラがあそう、今出しるてるかから。らね。ラチャゴゴリシュピ、なぜなっちゃんは眉毛剃ってるの？わからない。見えべん。ピンペン、ニーベンラチャゴコレプコルスプビ。レイヤコスプレイヤーだからー。ね。あ、普段もね、ハリー・ポッターのボルデモルトという人だから。ウェスタン・ボルデモルトのサラゴ・ポッター。まあ、アーティストはみんな大体剃ってるよ。アルティスティザスブチャイゴロンブルビーヴェンスです。俺そがこ見にてドルきたマンね。人はそうだピンポジも上からちょっと剃ってるんですよね、こった。こうん、の辺そうを。だね。ここ、キュキュキュキュキュ、形するときそうに。だね。ちょっとやってんピだ。ンペクトジゴリソビアトコレ。だから読んでる。あ、さっきの PS5 の質問また来たし。ゲーマーだね。で、漆してる人は、なんとなく私たちの日本語分かってるから、なんかすごく安心できて嬉しいんです。すげえな。もう分かんな最初、ピンポギュッチャタキナペッナシチミノズスタイ、あと15分ですよね、い。ピンそうポジね。は。ピンザクマチェスチャキシペタニアドピンカジェアル、疲ウィれるタわな。ム、ウィタム、ウィタム、コレイヌメンバー。すごいね。キミ JR。ズピンペグザボド、ピンポジの、なんて言えばいい、専門は何？専門。だから大学の専門とか。経営、なんすか、マネジメント。マネジメント。なんだろうね。経営、ザジョンザニェかな？私もよくわかんない。またゾンビが出た。JR。JR ですか。J ロック。J ロックか。J ロックかな？わかんないけど。Jakie zamki woli Pimpek? お城？なんて言えばいい？侍が住んでたとか、王女様が住んでたとこ？ヨーロッパか日本どっちが好きの？ヨーロッパのが好きです、見た感じ。Woli europejskie zamki。日本のお城は、敵が攻め込まれたら、戦いやすいように天井が低いんだけど、そうですよね。狭かったって教えてあげてほしい。Mówi, że zamki japońskie zostały tak zbudowane, żeby po prostu było łatwiej walczyć z przeciwnikami. Katarzyna, piątka dla Katarzyna. bąbelków, dziękujemy bardzo, Dziękuję. Kocia. że zamki japońskie były budowane bardziej pod walkę z wrogami, a te europejskie mi się bardziej podobały, bo są takie Słuchaj, mam tam. duże. No i te japońskie są bardzo semaj, te nanty, porandogode. Tężą go Małe, czekaj. wąskie, że niskie bardzo, że mają bardzo nisko sufit, więc wszystko było takie klaustrofobiczne wręcz. ピンポジの大好きな食べ物。食べ物。食べ物。見えんそ。ミャンソー。寿司、見えんそ。ミャンソー。ラーメン。寿司、ミャンソー、ヒラーメン。子供。ヤクブクロンダエドカツヤベ。あ、サレリコ、サラレボンリコ。ピエジャ、バルズジンクエメン、ジュースウォッチが来たよ。ありがとうございます。全然、そっジンキ、ちゃジンキ。ヤニマンプラバヤズで、運転免許持ってるの？さあ。トーク。ピンペグマー、ヤニマン。Wolisz koty czy psy? Neko ka inu, do ciga ski. 犬。Inu. Nie, 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 neko じゃないの。わかんない。犬が好きなの？あと、もし他の動物好きだったら、どういう動物が好きなの？動物は基本好きじゃないけど、犬ぐらいかなんて言ってるの？本当なな。の？本当、全然好きじゃないよ。ラテ教ボえてコあビげる。パルキポズドラミチスカモスのエウノリアスラジンクヤメバルゾゴズウォッチもらったよ。おお、じゅんくん。なんかよろしくってよろありしがくとうあね。りがとうジンクありヤがメ。とね。ピンペクポジョルジェフスメトヤコシタクスペシャルニニプシャパダザズヴィジェンタミアレギュシトトヴォリプスイヤシェズジヴィヨンボミシラムジェルビズヴィジェンタ。ピンプして兄弟いるの？兄がいるよ。まあ、スタッシャゴブラタ。ツェポトビチリネゲプマイクロソフトっていうなんていう会社ブランドか、日本になんか、なんて言えばいい、メーカメーカーしたいかどう思う？私なんとも思わないから。ー？マイクロソフトの方がいいんじゃない？何より？日本のメーカーより。そうなの？と思うな、パソコンは。俺結構最近パソコンばっか見てるか Impact twierdzi, że to ら。dobrze, bo uważa, że Microsoft jest lepszy od japońskich. 何使うのかにもよるから。ゲームとか、クリエイトとか。そうですよね。遊物にぶよっだけて。とか。Mówię, że to zależy od tego, do czego miałby być ten Microsoft, co miałby zrobić. Czy gry, czy komputery, czy co. Ale generalnie woli Microsofta niż japońskich producentów. 学校で大嫌いな授業とかあったの？体育。体育って運動。運動スだね。ポーツ。VF、ニェチェルペ VF。
Jak się poznaliśmy, ja zatem cały film, więc nie będę teraz opowiadać. Lichotka, a memba narimashita, arigato. Lichocian. Lichotka, lichocian. Lichocian. Zostałaś lichocian. Nie arimasu. Myślałam, Lucy, żeby tak robić, ale to może za jakiś czas, bo dzisiaj jest pimpek, więc dzisiaj jeszcze tak troszeczkę w starym stylu zrobimy tego live'a. Daiske no dobutsu wa osara ni aru dobutsu. Tori? Ja, dakara dobutsu suki ja nai tte. Ma, ne, so da ne, amma suki ja. Osara ni attara suki tte koto da ne. ああ、ちょっと読めないな、ちょっと多いよ。日本ではどこでポーランド製品を、なかなかないんですね。ネット。ネットだね。アマゾン。たまにコストコにあるけど。ああ、あるね。あとこの間、ポーランド産のいちごなんとかなんとかあったよね。あったね、チョコね。Zależy od sklepu, ale tak to nie mamy takich sklepów, bo tutaj Maciej pyta, czy mamy あんまりないね。polskie produkty. Raczej nie mamy, naprawdę trzeba się naszukać, nachodzić. Trudno jest cokolwiek znaleźć. Kon suki desu ka? Kon da suki, saikin manichi yonde. Uwielbia, codziennie czyta. Kon shika yonde nai na. I w sumie to tylko książki, bo już nawet smartfona nie ma. Ghost of Tsushima. Ah, Ghost of Tsushima. Ah, Tsushima. 気になってます。すごく。ゲームしたいの？うん、欲しいね。Chciałby zagrać. Ah, いいよね。おはよう。おはよう。あの、Wiedźmin, Witcher. Ah, Witcher ね、持ってるよ。持ってるの？持ってるけど、パソコンがクソすぎてできてないので、早く買います。けど、パブロの家でやったことあるんですよね。ね graliśmy, a czy Pimpek grał u naszego kolegi Pawła w domu, a teraz ma na komputerze, ale ma tak wolny komputer, że nie jest w stanie grać na nim w tego, w Wiedźmina. Hajku yaritai na. Polanda no ryori, nani ga ichiban suki na no? A ne, saki no ne, nani ka na, Polanda no ryori. Bacian no pierogi じゃないの？ああ、ピエロギも美味しかった、すごく。あの、でもあれが好きです。あの、やっぱり、オステプキと、オステプキ？あの、肉と一緒に、バーベキューで食べるのが最高でした。ピンペグルビポルスケゴグリラ、ポプロスト。żeby było オステプキ、zapiekane, żeby było mięsko, wiecie, jakie obaski. No. 大好きなアニメは？アニメ、最近はやっぱ進撃の巨人かな。おお、うん、ありがとう。だって俺が教えてあげたんだから。そうです。そりゃそうです。先輩です。ああそうですよ。そんぐらい。Jak się mogliście spodziewać, Atak Tytanów. クラクフの日本の、何やったっけ？博物館か美術館の覚えてないけど、あの日本用の漫画っていうところ覚えてるんだよ。行ったことあるよね。あの川の近くの。そうそうそうそう。ああ覚えてるよ。聞こえたんだよ、今。してない、してない。してない、本当に。言わないけど。たく、byliśmy w Mandze w Krakowie. この顔。違うよ、俺マジでしない。なっちゃうんでしょ。それじゃ、レスリングはバズポプランシュ。レスリングはものすごい人気あるんじゃないですか、日本で。ああ、プロレスのことプロレスのね。あるかな。知らないよね。Lucyferka, pozdrowienia z gorącej Warszawy, trzymajcie się tutaj mocno. Ano, このコップもらった人。あ、はいはい。あの人だよ。ありがとうね。ありがとう。使わせてもらってます、たまに。たまに。私は毎日だよ。Mówię, że codziennie używam kubeczków od ciebie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Metal Gear Solid, ね。やったことある？はない。Nie grał. Nie grał. Nie grał. Ale zna. 有名だね、日本の。Jakie poki jest według ciebie najlepsze? Daiski na poki wa nan desu ka? Poki? Poki no aji wa. Poki no aji wa futsu no poki kana. Zwykłe, mleczne. Milk choco da yo ne? So da ne, milk choco oishi ne. Sugoi wa. Itsuka atashi mitai na nihongo no rebelu no polando go no rebelu benkyou shitai desu ka? Do ikoto? Dakara atashi wa ima no nihon no rebelu no ああこれぐらいのポーランド語のレベルを勉強したいんですか。いや、あの最初勉強したけど無理だなと思ってやめました。すみません。うちゅうしぜんのポルスケがなポチャンとこう何前何年前ぐらいだったっけ。3年前。約1週間経っても、あれ stwierdził w trakcie, że nie jest w stanie, więc się poddał po prostu。心臓捧げよう。
dużo mięsa.一番長い髪の毛はどこまでだった？俺？うん。ああ、こんぐらい。乳首がね。こんぐらいありましたね。だけどたんと。じゃあ、まあまあって感じだね。結構長かったな。大嫌いな料理は何ですか？日本の漬物。Nie lubi tych takich酸っぱいやkwaśniaków つ。dodatków, które są w japońskich potrawach. Wiecie, że tam jakieś kwaszoneczki, kiszoneczki, to on tego nie cierpi. ポーランドのキャベツあるじゃん。あれに似てますね。すね、ごくそっくり。tak jak macie surówki takie na kwaśno スフィンクスで食ったやつ。w Sfinksie na クソまずかっprzykład. た。On tego nie cierpi. Potecci の一番大好きな味は？塩、普通のですね。ソロね、zwykłe ソロね。私はあたたたたた高く歓歓迎迎しします。ます。ジェンクエンジェンバクルエジェン。ンビタン。ビタン。ビタミン。大好きなゲームだ。ゲーム。何ですか？デッドバイデイライトを毎日やってます。デッドバイデイライト。デッドバイバイデイライト。デイライトかな？多分。ニベムニベム。知らないか。知らないかな？ニオグランドアメリカイマルティエゴ。Tak, jak skończymy z pimpkiem za 5 minut, A, to zacznę mówić o tytule, który wybrałam. Chciałam być wspierającym, ale nie mam karty kredytowej, ani tyle, więc muszę po prostu dać. Dziękuję Ci bardzo. Obowiązek noszenia masek. Ima, nihonno mise de mada masku suru, nante yeba ii, ruru te arun desu yo ne. みんなしてる。しないといけないって。けど、外はしなくていいだよね。いや、そんなことはない。外はしなく人にていいよっけて、ど、いやいや、だから、なんていう。あ、そう、政熱治家中症の、か。ああ、そうかもね、多分。だから熱中症にならないように外はしなくていいけど、店の中では絶対してください。あと病院の中でも、そりゃそうだね。w szpitalach i w いるんです。sklepach musimy mieć maseczki na twarzach, ale nie musimy mieć jak jesteśmy na zewnątrz, jak spacerujemy, やっ tylko ぱりそれ、musimy 肉球。肉 球 ね、ありがとう。あと、なんちゃら。あとはあと、なし。なんていう、まあ、言葉忘れた。キャベツとか、この酸っぱいキャベツとか、ピッケルス、ピッケルピクスっルスていか。う？好きなの？私大嫌いよね。メニュー多ルビーまた聞く、ファッションネック、分、キションネック。ねえねえねえ。知らない、食ったことない。czy zdarzyło ci się kiedyś na przykład ze stresu mówić po polsku do jakiegoś Japończyka? Nie, nigdy.和風す総ごいな。本家って人気あるの？和風総本家？なんだそれ。ね、そしゃりし何ょ、のにべ、に話？べ、めちゃったやつ。アニメ？いや、違なんう。か TV 番組みたいな感じ、Netflix で。ああ、ニエビエム知らないっす。ね、何びゃも。む、にゃ、ね、にまめ Netflix。わからん持っな。てないね、二人二とも人見ないんで。寄生獣っていうアニメのキャラに似てるらしい、ピン寄ク生ショー。獣。そ見れてみる知わ。らない。ありが 調べてみる。とう。人気。一番、なんて言えば、綺麗な神社ってどこ？なんか、個人的に、今まで行ったとこ。やっぱり大宮の氷川神社が好きかな。My lubimy, znaczy Pimpek lubi, ja też bardzo lubię tam. Nie wiem, czy chyba jest w jakimś vlogu, ale nie jestem pewna. Na pewno jest na Instagramie u mnie. Hikawa Jinja z Omiya, tutaj u nas w Saitamie. ちっちゃい頃から言ってるし、やっぱピンペクり。tam chodzi od małego i ta świątynia jest starsza niż Jezus. Jezusa より古いですよね、そうだね。神社は。神社はすごい古いと思うわ。jest o wiele, wiele wcześniej, przed narodzeniem Chrystusa już powstała, więc naprawdę bardzo fajna. Tak, do tytułu za chwilę przejdziemy, a to nie fonda, ne? まあ、Jeszcze z Pimpkiem macie 2 minuty, そうwięcだ。ostatnie 2 minuty do Pimpka i przejdziemy z... No, kanai, no, kanai. Nie płacz, nie płacz. Dowódcy no Morika,動物ゼルダの伝説、どっちが人気ある？日本で。人ゼル今ダじゃなは、い？今は動物を今は思い出動ない。物の森だけど、前がずっとゼルダだったそうよだ、ね。俺がちっちゃい時とかはやっぱみんなゼルダやってたね。もう全員、俺もやったしね。Ostatnio jednak Animal Crossing, そうだczyli な。Dowódcy no Mori, ale Zelda cały czas, Zelda jest cały czas ほら、歴史popularna, があるあな。れ nie aż tak jak właśnie Animal Crossing. これだ。
和風和風総本家総本家という TV 番組だけど知らない知らない nie znamy nie znamy co co nie nie znamy nie znamy nie wiemy co to czy kiedyś Pimpek zostanie neko Pimpkiem Pimpuś wa itzka neko Pimpuś ni naru no これはあれですね、大食いのデブピン、デブピンペ、デブ猫満足さん。ゲステムゴードネヤグビルク。powiedział, że zostanie grubym kotem pimpkiem. ピンプシの名前は？ピンプシです。ピンプシ。ピンペク。ピンペクだよ。どべちしな、なみよ、サブスクリプチ。あやったけ、100万登録で教えるから。ああ、いいね。だから100万登録まで頑張ってね。100万登録までね、みんなで協力していい。100万行こうぜ。行こうぜ。ちょっと面白いことですが、なっちゃんのとこで、なんて言えば、性格どこのところが好きなの？なっちゃんの？100% で応援してくれることかな、本当に。najbardziej mu się podobało to, że ja zawsze go wspieram w 100%.見た目は何が一番好き？見た目？見た目なんだろうな。そう言われると難しいな。大きな声でただ言いたくないんでしょ。顔がキリッとしてて、かっこいいよね。卵の形だね。ヤイコフェイスです。twarz mu się podoba, bo jest taka okrągła i taka opływowa i taka ładna. じゃあもう30分経ちましたから仕事に戻る。ありがとうね。さあ、じゃあピンペク wraca do pracy, więc żegnamy się z Pimpkiem. バイバイ、今日ありがとうね、スペシャルゲスト。またじゃあ楽しんでね、最後まで。また今度ね、もしありがとうね。いつか時間あったら頼みますよ。バイバイ。頑張ってね、仕事。頑張る。頑張れ、頑張れ。よいしょ。さあ、じゃあピンペク uciekł do pracy. Powiedział, że chce być dzisiaj tylko na wstęp.Żeby się z wami przywitać, bo dawno go nie było. Ja sobie dzisiaj wymyśliłam, widziałam, co się dzieje na świecie, a dokładnie co się dzieje w Polsce i pomyślałam, że muszę poruszyć ten temat, bo po prostu szlak by mi jasne trafił, gdybym tego nie poruszyła. No, że pech chciał, nie chciał, Pimpek chciał w tym samym czasie też się pojawić na live, więc przez pierwsze 30 minut był Pimpek time.A teraz sobie przejdziemy do tytułu, który jest dość jednoznaczny, czyli Jestem człowiekiem. Doskonale już tam parę osób na czacie się zorientowało, o co mi chodzi i do czego piję. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to chyba to było wczoraj. Przez różnicę czasu nie jestem pewna, ale no nie chciałabym tutaj poruszać tematów politycznych, ale bardzo nie spodobało mi się to, jak... Jedna partia polityczna nazwała osoby na przykład osoby nieheteroseksualne albo o innej orientacji seksualnej albo po prostu o innych jakby to powiedzieć, preferencjach seksualnych w ogóle nazwała ich, że nie są ludźmi, tak? I osobiście poczułam się troszkę dotknięta, gdyż ponieważ ja również nie czuję się w 100% heteroseksualna, tak? I do czego tutaj piję? Jestem demiseksualna. Dla mnie płeć nie ma znaczenia. Nie ma dla mnie znaczenia to, czy ktoś jest kobietą, czy ktoś jest mężczyzną, co ma między nogami, albo nie wiem, co ma pod koszulką. Kompletnie mnie to nie obchodzi, bo mnie interesuje człowiek. A właśnie przez takie mówienie, że osoby takie jak my, czyli osoby biseksualne, osoby, nie wiem, homoseksualne, queer i tak dalej, nie są ludźmi, no jest to moim zdaniem ogromne nadużycie tego słowa i ogromna obraza. I poczułam się dotknięta. I zrobiło mi się bardzo, bardzo przykro, że musicie mieszkać w kraju, który odnosi się w taki sposób do ludzi. Jest to dla mnie niehumanitarne, jest to dla mnie obrzydliwe. Jest mi bardzo przykro, widząc, co się teraz dzieje w Polsce. I wiecie, do czego was namawiam? Namawiam was do tego, żebyście poszli na wybory. Bo jak nie pójdziecie, to ktoś wybierze za was. Ktoś wybierze za was i po prostu stanie się w Polsce totalna tragedia. Ja widziałam tą kartę rodziny. To jest takie gówno, po prostu. Jak ja to zobaczyłam, to w pierwszej myśli miałam łzy w oczach ze złości, a w drugiej myśli po prostu, no nie wiem, miałam ochotę ukatrupić. Po prostu podejść, wziąć, złapać za szyję i udusić tak, żeby wszystko po prostu, całe życie z tego człowieka wyleciało, tak? Jak można takie bzdury w ogóle...
promować, tak? Jak można takie bzdury w ogóle nagłaśniać, jak można w takie bzdury wierzyć i jak można takie bzdury podpisywać i w ogóle jaki normalny człowiek, który mam nadzieję ma serce i empatię i rozum, zgodziłby się na coś takiego? Czy wy widzieliście tą kartę rodziny? Napiszcie mi proszę, wiem, że jest małe opóźnienie, około 60 sekund, ale napiszcie mi proszę na czacie, co o tym myślicie, czy to tylko ja dramatyzuję, czy ja się za bardzo przejęłam, bo jak dobrze wiecie, ja jestem bardzo emocjonalna, ale mnie to zabolało, po prostu mnie to zabolało. Ja jestem demiseksualna, wcale się nie utożsamiam stuprocentowo, że jestem kobieta, która się urodziła kobietą, ma rodzić dzieci i w ogóle to, o Boże, to tylko być kobietą, nie, absolutnie jestem przede wszystkim człowiekiem. Jestem człowiekiem i jeżeli bym się, nie daj, zakochała kiedyś w kobiecie albo nie byłoby, nie wiem, pimpka i nagle bym poczuła miłość do kobiety, to czym mnie to czyni gorszą osobę? No błagam. Kto to wymyślił w ogóle? Jak można w taki sposób poniżać ludzi, obywatelów państwa, tak? To są osoby, które mają za nas później jakieś decyzje podejmować? Chyba się im w dupach poprzewracało, tak? No bo jak? Jak w ogóle można coś takiego publicznie powiedzieć? Czy ci ludzie mają tylko, nie wiem, dwie szare komórki albo jednocyfrowe IQ, że takie bzdury wypisują, wygadują? Kto to w ogóle wymyślił? Kto to uchwalił w ogóle? Kto? Ja nie wiem. Już wydaje mi się, że średniowiecze było bardziej oświecone. To jest po prostu jakaś paranoja dla mnie. Jak można tak nie szanować ludzi? Już nie chodzi o to, bo już nie chodzi tylko o to, że Polska dla hetero i w ogóle, wiecie, wszystkie inne jakieś tam odchyły od hetero są złe i tak dalej. To już nie chodzi o to. Chodzi o to, że ci ludzie no są ludźmi, tak? Są po prostu ludźmi, a nie jakimiś nie wiadomo kim. To nie jest ideologia. Ja nie jestem ideologią, ja nie jestem żadną partią. Tak jak mi się czasami zarzuca w komentarzach, że jestem lewicowa, czy jakaś tam... Gówno jestem, żadna nie jestem. Ja po prostu czuję się jako człowiek i szanuję innych ludzi jako po prostu ludzi, jako człowieka. A nie to, co ma między nogami, albo to, z kim śpi. Gówno mnie to obchodzi, z kim on śpi, co on robi. Po prostu, och, tak mi to krew w żyłach wzburzyło, że nie mogłam po prostu przejść obok tego cicho. Bo to się w pale nie mieści, że jesteśmy cywilizowanym krajem, tak, że Polska jest cywilizowanym krajem, a tu się po prostu takie jakieś subcio. Greetings to the Polish warrior from the country of cherry blossom. Bardzo, bardzo dziękuję. 13:33, bardzo, bardzo dziękuję, subcio. Bardzo dziękuję. I przynajmniej się uśmiechnęłam, bo już się naprawdę wkręciłam nieźle, ale no kurczę, no kto by się nie zdenerwował? No chyba tylko ktoś, kto kompletnie nie ma mózgu albo empatii. No nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale jak możemy o drugim człowieku powiedzieć, że nie jest człowiekiem? Co trzeba mieć? Ja naprawdę niektórych ludzi nie lubię. Naprawdę są osoby, których no choćbym chciała, to bym nie polubiła, tak? Ale nie zniżam ich do poziomu, że są, nie wiem, że nie są ludźmi. Zdarza mi się czasami powiedzieć, że ktoś się zachowuje jak zwierzę, ale to nie znaczy, że od razu jestem zwierzęciem, tak? Albo że jest gorszym jakimś tam podgatunkiem, czy coś tego typu. Absolutnie nie. Gdzie można znaleźć kartę rodziny? Ja widziałam jakiś post na Facebooku, był udostępniony, ale myślę, że ją znajdziecie, jak poszukacie. Jednym z takich pierwszych, zaraz to znajdę, bo miałam gdzieś zapisane nawet. Jednym z pierwszych postulatów w ogóle też było o, jak to się mówi, edukacji seksualnej, tak, dzieci, że każdy rodzic ma obowiązek edukacji seksualnej dziecka, a nie szkoła. I co? I potem będą takie kurcze pytania, jak po co gejom prezerwatywa? No po co gejom prezerwatywa? No po co im prezerwatywa? No przecież wiadomo, że nie zajdą w ciąży, no ale jest coś takiego jak choroby weneryczne, nie? Nikt na to nie wpadł? Tacy bardzo mądrzy są w tym rządzie? Nikt na to nie wpadł? Będą, kurczę, ograniczać definicję, kto jest człowiekiem. Bo jak ktoś ma inne preferencje seksualne, to nie jest człowiekiem. A jak ja kocham wszystkich ludzi, to co? To też nie jestem człowiekiem? Bo kocham i kobiety, i mężczyzn? I dzieci? To co, to jestem jakaś nienormalna? Zaraz wam znajdę. Przeczytam wam.
Właśnie, gdzie jest tutaj, bo ktoś bardzo mądrze napisał, że ci wielcy katolicy i chrześcijanie, gdzie jest ta miłość do bliźniego? No nie ma tej miłości do bliźniego, to jest jakaś bzdura. Miłość do bliźniego. Błagam was. Teraz wam przeczytam. Karta rodziny. Rodzina to najmniejsza wspólnota, w której dorastamy i dojrzewamy, to fundament naszej tożsamości. Państwo polskie ma obowiązek czynić wszystko, by wspierać i chronić rodzinę, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. Polska rodzina musi mieć zapewnione godne warunki do życia bez obaw o biedne czy zagrożone niechcącymi ją ideologiami. No co to jest za bzdura w ogóle? Kto to wymyśla, jakie ideologie? Co za ideologie? Rodzina to nie tylko rodzice i dzieci, ale także dziadkowie, z których mądrości, doświadczenia i pomocy korzystamy. Ale rodzina to też nie tylko on, ona i dziecko. Rodzina to równie dobrze ona i ona. Rodzina to równie dobrze on i on. Rodzina to równie dobrze ja i Pimpek, bo nie mamy dziecka i nie będziemy mieć dziecka i nie chcemy mieć dziecka. I co, i też nie jesteśmy rodziną? Bo nie chcemy mieć dziecka? Bo on jest żółty, a jestem biała? To co, już nie jesteśmy rodziną? Jesteśmy gorsi? Co za bzdury w ogóle. Jesteśmy zobowiązani udzielać rodzicom wsparcia, tylko gwarantuję utrzymanie wszystkich prorodzinnych programów, które zostały wprowadzone podczas mojej prezydentury oraz obiecuję, że będę dbał o ich rozwijanie. Tak, czyli znowu rozdawnictwo 500+ i po prostu Polska, która stanie się no średniowieczem, tak? Cały świat idzie do przodu, a Polska stoi w miejscu. Wsparcie finansowe dla rodzin, słuchajcie tego, bo wy będziecie na to pracować, tak? Bo to wasze podatki będą. Gwarancja kontynuacji świadczeń prorodzinnych 500+, dobry start 300+, plus mama plus. Co to jest mama plus? Co to jest mama plus? Dlaczego wszystkie kobiety, które nie rodzą dzieci, mają być gorsze, a tylko mama plus ma dostać plus? Ha? Wprowadzenie nowych programów wsparcia, w tym m.in. bonu wakacyjnego na każde dziecko w wysokości 500 zł. Ha? Co to w ogóle jest? Dlaczego nie można zrobić bonu na podręczniki dla dzieci? Przecież dzieci bardziej potrzebują podręczników. Dlaczego nie można zrobić darmowych obiadów w szkole? Tylko jakiś bon na wakacje. Ja jakoś się dobrze bawiłam, jak byłam dzieckiem, pod blokiem biegałam. Po co jakieś wakacje? Nie lepiej dziecku jakieś rzeczy, które mu są potrzebne? Uwaga! Objęcie szczególną opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. No super, ja jestem niepełnosprawna, nikt mi nie pomagał, nawet żeście mi rentę zabrali. Bo to jak PiS był już u władzy, to mi rentę zabrali. Ha? I co? I co? Nie mam renty, a jestem inwalidą i to drugiego stopnia. Gdzie moje pieniądze? He? I teraz uwaga, najgłupsze po prostu, co można przeczytać, tak? Na całym świecie małżeństwo dotyczy dwójki ludzi, ale nie, w Polsce jest inaczej. Uwaga, w Polsce małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej. Okej, chodzi o punkt 18, tak? O artykuł 18 Konstytucji. Uczyłam się Konstytucji na pamięć, na WOS, w trzeciej liceum, bo nasz dyrektor był przewrażliwiony na punkcie Konstytucji. Co to zmienia, gdybyście zamiast związek kobiety i mężczyzny po prostu napisali między człowiekiem a człowiekiem? O co chodzi? Dlaczego się tak skupiamy na jakichś takich, za przeproszeniem, gównach, takich niepotrzebnych rzeczach? Och. Objęcie szczególną opieką, dobra, dobra, i teraz brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Okej, tu się nie odzywam, bo się nie znam na adopcjach, nie znam nikogo, więc to pomijam milczeniem, nie biorę tutaj żadnego zdania w tym, ale kolejne punkty to już po prostu jest jakaś paranoja. Ochrona dzieci przed ideologią LGBT. Przepraszam bardzo, czy przede mną ktoś powinien chronić dzieci? Jestem demiseksualna. Czy ja komuś robię krzywdę? Czy ja komuś zrobiłam coś nie tak? Wy jesteście rozwiniętym krajem w XXI wieku? Co tu się odwala? Co to za średniowiecze? Jak można chronić dzieci przed ideologią LGBT? Jak można chronić dzieci przed miłością dwójki ludzi? Och! Zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych. Czyli co? Czyli... Okej, rozumiem. Jakieś parady w miejscach publicznych, żeby, nie wiem,
nie robić korków, okej, okay, ale co komu zrobi problem, jak lesbijka przyjdzie do lekarza? No nie wiem, no... No nie, no nie rozumiem tego po prostu. Nie rozumiem tego. Prawo rodziców do decydowania, w jakim duchu będą kształcić swoje dzieci. Okej, okay, i co, i to ma być tylko duch ten, który wy im polecacie? A jakiś inny, jakby ktoś na przykład chciał właśnie... Dziecko pozwoli mu na to, żeby było gejem albo lesbijką, albo żeby było demiseksualne, albo żeby było transwestytą, to co, to już nie? To już nie wolno? Proszę idźcie wszyscy na wybory i zagłosujcie na realną zmianą. Ja nie chcę tutaj nikomu nic sugerować, ja po prostu polecam, żebyście szli na wybory. W ogóle bardzo dziękuję za donata, ale po prostu idźcie na wybory, po prostu głosujcie. Nie dajcie sobie zrobić prania mózgu i ja też tutaj nie chcę, żeby moje mówienie było praniem mózgu. Jedynie o co mi chodzi, słuchajcie, to o to mi chodzi, że płeć nie ma nic wspólnego z ideologią. Nic. Jestem człowiekiem i nie robię nikomu krzywdy. Nikomu nie robię krzywdy tym, kim jestem i to, co czuję i to, jaką mam miłość i do kogo mam tą miłość. Więc proszę nie nazywać ideologią po prostu dwójki ludzi, tak? Jak można w ogóle coś takiego powiedzieć? Nie wierzę w to, że w rozwiniętym kraju, który się uważa za po prostu taki hej do przodu, że jesteśmy nowocześni, takie bzdury wygadywać. Jak można? Słuchajcie, zerknę sobie na czat, co tam piszecie, bo muszę trochę ochłonąć, bo normalnie nie mogę w to wierzyć, w to uwierzyć, co się wyrabia. Bo najbardziej w tym wszystkim po prostu mnie zdenerwowało to, że ktoś ma czelność nazywać drugiego człowieka, że nim nie jest. Jak nie jest człowiekiem, bo co? Bo ma inną opinię niż ty, bo ma inny styl życia niż ty? Jak ci się nie podoba jego styl życia, to po prostu nie patrz na niego, zamknij oczy, odwróć głowę. Co wy myślicie, że w innych krajach nie ma homoseksualizmu, że nie ma innych płci, że nie ma, a czy płci, że nie ma innych orientacji seksualnych? Co się nagle stanie, jak w Polsce będą związki partnerskie? Co, szlak trafi Polskę? Rozwali się Polska? Spłonie? Tak, cytat z Orwella. Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych, tak. Była nawet animacja, nie? Tak, tutaj Sylwia pisze, że w kościele... O, Miu! Miu, witamy maleństwo na pokładzie, kolejny wspierający, miło, miło, miło. Że Bóg kocha wszystkie dzieci. Tak, jeżeli wierzysz w Boga, jeżeli Bóg jest dla ciebie ostoją, to tak, to Bóg kocha wszystkie dzieci. Jego nie interesuje, on ciebie stworzył według religii, tak? Bóg stworzył człowieka. Więc skoro też stworzył ludzi, którzy się zachowują inaczej niż ty i to jak ty byś chciał, to też znaczy, że po prostu taki miał cel i tak stworzył człowieka. Do wszystkich osób, które wierzą w Boga i w te nauki, nie? Że naprawdę nie chodzi o to, kto z kim śpi, jakie kto ma preferencje seksualne, ale jak można powiedzieć do drugiego człowieka, że nie jest człowiekiem? No jak można? Dziękuję za twoje materiały. Sama kiedyś zaraziłam do Japonii przez moje nadmierne idealizowanie i teraz jestem na sinologii, ale wciąż kocham słuchać o Japonii. Bardzo, bardzo dziękuję Ola. Słuchajcie, bo Ola nam wjechała troszkę wyżej, muszę ją sobie obniżyć, ale bardzo, bardzo ci dziękuję. Sinologia bardzo ciężki kierunek, więc podziwiam. Bo ja bym bardzo chciała na przykład się nauczyć chińskiego, a wiem, że nie dam rady. Po prostu. Gdzie to było? Chyba tu. Tak, tutaj. Muszę sobie obniżyć troszkę, jest. Owa, przepraszam, przeczytałam Ola. Ola Sani. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, to jest kolejny pretekst, żeby skłócić społeczeństwo. No tak, bo w całej Europie nie ma problemu z tym, że są związki partnerskie, tak? Znaczy nie w całej, bo wiadomo, że są dalej kraje, w których nie wolno, ale... Co to zmienia, że nagle będą? W Hiszpanii są, we Francji są, w Niemczech są, w Holandii są i co? I te kraje są jakieś gorsze od Polski? Mi się wydaje, że nawet lepiej od Polski prosperują. Nie wiem, ja naprawdę
Nie chcę tutaj żadnych kłótni politycznych, nie chcę nikomu wchodzić z butami w jego poglądy polityczne, ani w jego ideologię, bo mam to w dupie. Wierz sobie w co chcesz, rób sobie co chcesz, ale nie krzywdź innych ludzi. I kim ty jesteś, za przeproszeniem, że śmiesz powiedzieć o drugim człowieku, że nie jest człowiekiem? Albo że nie są ludźmi, że oni są gorsi. A kim ty jesteś, że tak możesz mówić? Kto cię do tego upoważnił? Jakie kompetencje trzeba mieć, żeby tak o sobie mówić? To jest obrzydliwe. Gardzę tymi ludźmi, naprawdę. Czy wie pan, że jest Pride Month? Słyszałam, że ma być jakiś marsz pokojowy, czy pokojowy. Ma być jakiś marsz, ale jeżeli chodzi o tak głębiej, to jeszcze nie czytałam na ten temat. Jak to wygląda w Japonii? Czy ludzie tolerują osoby seksualne? No, są osoby, które nie tolerują, są osoby, które tolerują. Oni po prostu mają bardziej w nosie to, co inni ludzie robią, tak? Po prostu. Japończyka nie obchodzi, co ty robisz. On ma cię w dupie. Ma cię w nosie. Ja bym bardzo chciała, żeby się ludzie na Zachodzie tego nauczyli. Żeby nie wchodzić w życie innego człowieka z butami. Niech se żyje jak se chce, dopóki nie robi nikomu przykrości, krzywdy. Nie powiedziałam, że kraj propsuje, bo są związki partnerskie, tylko że zarówno i Holandia, i Niemcy jakoś nie są gorsze od Polski, mimo że mają związki partnerskie. Słuchaj ze zrozumieniem, a nie wyciągaj to, co ci po prostu pasuje. Czy jestem ze środowiskiem LGBT? Jestem za ludźmi, jestem człowiekiem, identyfikuję się z tym, że jestem człowiekiem i inni ludzie dookoła mnie są równi mi. Tak? Po prostu. Mnie nie obchodzi, kto jakiej jest orientacji, mnie nie obchodzi, kto się kim czuje, kto z kim się spotyka, kto z kim chce mieć dzieci. Nie interesuje mnie to. Nie mam żadnych poglądów. Proszę mnie w żadną szafeczkę, w żadną szufladkę nie wciskać. Ja po prostu jestem człowiekiem i szanuję wszystkich innych ludzi dookoła siebie tak długo, jak nie robią mi krzywdy, jak nie robią mi żadnej przykrości, ani złośliwości. Bo jeżeli ktoś mi robi taką rzecz, to ja nie będę mu robić na złość, nie będę mu uprzykrzać życia, ja się po prostu odetnę. Po prostu. Bez żadnych jakichś tam ideologii właśnie. Czytam właśnie wasz czat, co piszecie. Tutaj Krzysztof bardzo mądrą rzecz napisał, że najbardziej hejtują to osoby, które nigdy nie miały styczności z LGBT. No bo dla nich LGBT to jest jednorożce, smoki i po prostu jakieś wymarłe fantazje istoty. Oni nie widzą w tych osobach ludzi po prostu. Ja nie wiem, jak po prostu można mieć tak zero-jedynkowe myślenie. Obrzydliwe to jest. W Polsce nie da się bez szufladek, dlatego nie jestem w Polsce. Często to słyszałam, nie podoba ci się, to się wynoś. No i się wyniosłam. No jestem za granicą. I mam swoje zdanie, mam swoje życie. Jak się nie podoba, to możesz wyjść z tego live'a, możesz w ogóle się nie udzielać na tym czacie. Nie interesuje mnie to. Mi się nie podobało w Polsce, nie podobało mi się to, że tak ludzie szufladkują, że ludzie się obrażają, że ludzie sobie przypinają jakieś właśnie tagi, że przypinają sobie jakieś metki, że każdy... A, bo ona jest na pewno lewicowa, a on jest prawicowy, a on jest to, a on jest... Nie. Nie ma czegoś takiego w moim świecie, w moim życiu, w moim otoczeniu. Nie ma czegoś takiego. Człowiek jest człowiekiem przede wszystkim. Jak ktoś tego nie rozumie, to nie mamy o czym rozmawiać. Po prostu. Jeżeli ci się nie podoba to, co teraz mówię, to po prostu wyjdź. Nie kłóć się ze mną, nie rób żadnej jakiejś burdy, bo nie da się mnie sprowokować, ja się nie dam wciągnąć w żadne kłótnie, w żadne jakieś właśnie ideologiczne rozmowy. Nie, ja po prostu szanuję ludzi za to, że są ludźmi, tak? I chciałabym, żeby każdy był dobrym człowiekiem. Po prostu. W jaki sposób jestem niepełnosprawna? Urodziłam się z po prostu wadą serca, jestem po trzech operacjach serca. No ale według Polski jestem zdolna do pracy. To z tego, że nie jestem zdolna do pracy. I sami to orzeczeli. A jednocześnie powiedzieli, że jestem zdolna. Więc takie absurdy w Polsce.
Większość przypina metki i szufladkuje, bo inaczej nie umie sobie poradzić. No, i, no ale to nie jest mój problem. Nie jest mój problem. Ja nie mam żadnej łatki, nie mam żadnej szufladki, ja też nikogo nie szufladkuję, nikogo nie łatkuję, nikomu żadnej metki nie daję. Mi się po prostu nie podoba to, jak się niektórzy zachowują i po prostu się z tym nie zgadzam i tyle. Po prostu tyle. Ludzie potrzebują czasu, okej, okay, ale niech za ten czas nie krzywdzą innych. Niech nie wygadują bzdur. Cały czas myślałam, że jesteś tytanem w formie człowieka. Bardzo możliwe. Dokładnie, powinniśmy szanować drugiego człowieka. Dlaczego tego nie robimy? Dlaczego nie szanujemy tego, że ktoś może mieć inną opinię, inne poglądy? Dlaczego nie szanujemy tego, że ktoś jest takim samym człowiekiem jak my, tylko ma inny styl życia? Dlaczego? Jesteś już prawie zdrowa? Nie, nie jestem prawie zdrowa. Cały czas mam problemy zdrowotne. Cały czas jestem inwalidą. Moje inwalidztwo się nie zmieni z dnia na dzień. Jestem inwalidą do końca życia. Próbuję czytać czat, ale bardzo szybko piszecie, więc trochę mi to opornie idzie. Dokładnie tak, tutaj Serara pisze, że nawet ludzie bez dwóch rąk i na wózku inwalidzkim są zdolni do pracy w Polsce. Tak, no takie mamy absurdy w Polsce właśnie. Susumy. Słuchajcie, nie musicie się ze mną zgadzać. Ja to zawsze powtarzam, ja po prostu mówię swoje opinie, to jest mój kanał. Jest ten kanał o mnie. Ja tutaj czasami mówię obiektywne fakty na temat Japonii, na temat tematów, które po prostu nie mogę powiedzieć subiektywnie, tak? Czyli właśnie co to jest cosplay albo coś tego typu. Ale jeżeli mówię o czymś, co jest dla mnie znajome, subiektywne i opiniotwórcze, no to mówię swoją opinię, tak? I wy wcale się nie musicie z nią zgadzać, a ja wcale nie muszę się zgadzać z waszą opinią. A mimo to możemy żyć dalej w zgodzie, tak? I mi się to bardzo podoba, że mamy różne opinie, że mamy różne zdanie w różnych tematach, a mimo to jesteśmy tutaj razem i potrafimy to po prostu szanować, tak? Nie tolerujemy z wielką łachą, tylko naprawdę szanujemy. Ja powiedziałam jasno i wyraźnie, czuję się człowiekiem. Ja nie jestem tylko kobietą. Nie jestem kobietą, jestem człowiekiem. Jeżeli dla ciebie jestem tylko kobietą, no to dla ciebie, bo dla siebie nie jestem tylko kobietą. I ten, po prostu ten, jakby to powiedzieć, ten sposób wypowiedzi, ten sposób bycia tyczy się wszystkiego innego. W moim życiu, w mojej opinii. Tak, no to jest oczywiście ustawione wszystko, gra polityczna, wiadomo, chcą skłócić ludzi, chcą znowu zrobić jakieś, wiecie, podziały, znowu chcą zatuszować jakieś inne ważne po prostu wydarzenia, które się dzieją w Polsce, dlatego sobie wymyślają takie, a nie inne. Jak na ironię, Polska to jeden z nielicznych krajów w Europie, gdzie on nigdy nie był karany prawnie, więc nawet tradycja wskazuje, że powinniśmy być tolerancyjni. Wiesz, mnie nie obchodzi tradycja, mnie obchodzi to, jacy są ludzie teraz i dzisiaj. I ja się otaczam ludźmi, którzy są dobrzy, którzy są tolerancyjni, którzy szanują innych ludzi, którzy nie szukają nienawiści, którzy są po prostu dobrzy, tak? Którzy mają dobro w sercu. I jeżeli ktoś taki nie jest, to ja nie chcę takiego człowieka w swoim otoczeniu, po prostu. Tasak, dzięki. Tasak, dobrze. Tsak, tsak. Witamy maleństwo na pokładzie. Bardzo, bardzo dziękuję. Mangowa półeczka, dziękuję. No taka półmangowa jest. O, jeszcze Wimirte. Bardzo dziękuję za dołączenie do wspierających. Dzisiaj włączyłam, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie polecam. W ogóle wymyśliłam sobie, tak odbiegając od tematu, żeby troszeczkę ochłonąć, że dla wszystkich wspierających na każdy koniec filmu będę coś głupiego robić, na przykład tańczyć, albo coś zaśpiewam, albo zrobię jakiś challenge, więc polecam dla każdego.
Jeżeli chcecie dostać ode mnie specjalne wyróżnienie, to polecam zostać maleństwem, diabełkiem albo pogromcą tytanów. Zombie, no nie wiem dlaczego zombie. Zombie był po prostu ustawiony. Jest, zombie wleciał. To ja rano, jak szukam wody, bo rano zawsze muszę dużo wody wypić. Tak, tutaj Sebastian bardzo dobrze napisał, że obrzydliwe to jest, że politycy nie zdają sobie konsekwencji swoich słów i nie zdziwię się, jak będzie czekać na duży wzrost samobójstw. No, w Polsce jesteśmy chyba na 13. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o samobójstwa, prawda? Czy nawet chyba wyżej. Dawno na to nie patrzyłam, bo zawsze jak prowadzę wycieczki, to wszyscy się mnie pytają, jak to jest z tymi samobójstwami w Japonii i zawsze sprawdzam statystyki, by porównać do Polski. I wierzcie, że w Polsce jest więcej samobójstw niż w Japonii. Widzę, że was zachęciłam moimi głupotkami na temat wspierających, no ale chyba usunę po prostu Patronite'a i skupię się na wspierających, bo to nie ma sensu naprawdę. Aż mi łzy pociekły z emocji. Ja przez całe życie w Polsce nabawiłam się stanów lękowych. Ja całe życie w Polsce po prostu byłam, nie wiem, wrakiem człowieka. Po prostu byłam wrakiem człowieka. Zero radości z życia, z czegokolwiek. Zaraz będziemy, niedługo będziemy zaraz po Litwie. No, niestety. Codziennie umiera 14 osób z powodu samobójstwa, 7 umiera w wyniku wypadku komunikacyjnego. Przykre. Najwięcej samobójstw w Europie jest właśnie w Polsce. O, proszę. Janusz Bugański, 20 dolców. Dziękuję człowieku za poruszenie tematu. Pozdrawiam, człowiek. Bardzo dziękuję człowieku Januszu Bugański. Dziękuję za donata. Też witam nowego wspierającego Jarosława Pelczara. Pogromce tytanów. O, rany. O, rany. Pierwszy pogromca tytanów. No to teraz się muszę bać. Jarosław, jakbyś chciał porozmawiać czy coś, to odezwij się do mnie, proszę, czy mailowo, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Jestem do twojej dyspozycji. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I bardzo, bardzo mi się podoba to, że mimo, że was nie namawiam, żebyście myśleli tak samo jak ja, to tak czy siak macie bardzo podobne myślenie do mnie i podobne opinie. Więc bardzo mi się podoba to, że widzicie w drugim człowieku przede wszystkim człowieka, a nie jego płeć i nie to, co ma między nogami, a właśnie to, co po prostu ma w środeczku, jakim jest człowiekiem, jaką ma duszę i jakimi wartościami w życiu się kieruje, bo to jest najważniejsze. Powiadanie się za prawami człowieka jest już automatycznym wyborem jakiejś politycznej frakcji, a nie czymś zupełnie normalnym i oczywistym. No to jest przykre. Ja po prostu, ja jak czytam informacje na temat Polski, co się dzieje w Polsce, to po prostu nie mogę w to uwierzyć. Że to jest kraj, w którym się urodziłam i z którego pochodzę, że tam się po prostu takie rzeczy dzieją. To jest tak przykre. Jest mi tak przykro za każdym razem, jak widzę, że moi znajomi, moi bliscy, że wy się męczycie w Polsce, że was ogranicza. Idźcie na wybory, naprawdę idźcie na wybory. Idźcie na wybory, głosujcie. Zmieńcie Polskę, zmieńcie na lepsze. Dominik, witamy maleństwo, dziękuję bardzo. W ogóle jak dużo fajnie kocich łapek wjechało. Polacy niby kochają swój kraj, ale nie rozumieją, że miłość i szacunek do rodaków to podstawa patriotyzmu. Niestety. Ja się zawsze śmieję, że nie jestem patriotką, a kocham bardziej ludzi niż patrioci. Identyfikuję się jako ziemianin. Ja się w ogóle czasami nie identyfikuję nawet człowiekiem, bo widząc, jak się ludzie zachowują, to mi jest wstyd, że ja też jestem z tego samego gatunku. Ja czasami mam wrażenie, że jestem po prostu jakimś, nie wiem, jakąś energią z kosmosu, która przyszła i po prostu dostała taką skorupkę i w tej skorupce sobie siedzi, tak? I po prostu jest tu między wami. Gdzie się wygodniej żyje, Japonia czy Polska? Mi osobiście żyje się lepiej w Japonii i dlatego nie mam zamiaru się z niej przeprowadzać nigdzie. A nigdy w życiu do żadnego kraju europejskiego się nie przeprowadzę. Nigdy. Jeżeli bym się kiedyś, nie wiem, znudziła Japonia, bym się źle żyło w Japonii, to na pewno nie przeprowadzę się do Europy. Po prostu. Taki jest mój wybór. Rząd powinien przede wszystkim dbać o swoich obywateli. Powinien. A co robi? No to sami widzimy, tak? A ty będziesz głosowała na prezydenta, czy uważasz, że skoro mieszkasz w Japonii, to nie powinnaś tego zrobić? Powiem tak, jeżeli będę się dobrze czuła i będę miała możliwość pojechania do Tokio, bo nie chcę jeszcze wsiadać do pociągów, ponieważ pociągi są całe zapchane i ja mam około godziny drogi
jak to się mówi, do punktu wyborczego, to pojadę i zagłosuję, ale jeżeli moje zdrowie mi nie pozwoli, a mam czasami ogromne problemy ze zdrowiem, tak jak 2 dni temu, gdzie w ogóle nie mogłam się ruszyć, to po prostu nie pojadę, tak? I ja wcale się nie czuję z tego powodu źle, bo skoro mam się zmuszać i mam jechać zatłoczonym pociągiem z masą ludzi, którzy nie zawsze przestrzegają w obecnych czasach, tak, wszystkich sanitarnych wymogów, to ja nie wiem, czy pojadę. Ja ostatni raz w pociągu byłam w lutym. Nie wsiądę do pociągu, jeżeli nie będę się czuła pewnie. Poszłabym z przyjemnością. Jeżeli mnie ktoś zawiezie autem, jeżeli będę miała możliwość, to pojadę i zagłosuję. Tak. Ale jeżeli nie będę miała takiej możliwości, to nie pojadę, nie będę się zmuszać, nie będę robić czegoś wbrew sobie, wbrew swojemu zdrowiu. Po prostu. Jeżeli jesteś energią z kosmosu, to jesteś bardzo uroczą, miłą energią z kosmosu. Słuchajcie, ja od jakichś 4-5 lat, bardziej chyba 4 niż 5, mam takie motto życiowe, że po prostu staram się dawać w świat to, co sama chciałabym otrzymać. I ja dlatego jestem miła, dlatego się z nikim nie kłócę, dlatego nie chcę się z nikim kłócić, dlatego nie szukam zwady, dlatego nie robię żadnych dram, nie robię żadnych jakichś krzywych akcji. Kompletnie mnie to nie interesuje, kompletnie nie jest to w moim stylu. Żadnej agresji, niczego. Ja po prostu chcę, żeby ludzie mnie szanowali tak, jak ja szanuję ich. A jeżeli mnie nie szanują, to po prostu ich odcinam. I tyle. I nie ma w tym żadnej ideologii, nie ma w tym żadnej ani religii, ani żadnej partii politycznej, ani niczego. To jest po prostu mój styl życia. I tyle. Czy bezpiecznie jest teraz jeździć pociągami? No właśnie średnio jest jeździć teraz pociągami, bo są bardzo zatłoczone, a wiele osób już ma w nosie obostrzenia i nie noszą ani maseczek, ani nie dezynfekują dłoni. Są zatłoczone pociągi, jeden człowiek na drugim człowieku, więc możesz zapomnieć o jakimkolwiek odstępie czy ten social distance. Zapomnij o tym. Więc ja nawet nie ma opcji, żebym weszła do pociągu teraz. Nie ma takiej opcji. Jestem cały czas w trakcie leczenia dentystycznego, więc cały czas mam obniżoną odporność przez to całe leczenie, przez to wszystko. I ja nie chcę niczego złapać. Nie chcę złapać ani zęka, ani żadnej innej grypy sezonowej, ani niczego. Po prostu nie chcę. Nie chcę wchodzić do pociągu. Nie czuję się dobrze, nie czuję się bezpiecznie i tyle. Dlatego mnie nie ma w Tokio, dlatego nigdzie nie wychodzę, dlatego jeżdżę tylko i wyłącznie autem z mamą. Albo rowerem. Modzio, o rany, jaki wielki donate. Modzio, bardzo ci dziękuję. Dalej się, Modzio, nie odezwałaś do mnie, a jestem bardzo ciekawa, kim jesteś. Bardzo ci dziękuję, jak zawsze. Ogromny donate, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że słuchasz całego live'a i że nie osiwiałaś z tych wszystkich emocji, z tej całej głupoty, która się po prostu w Polsce odwala. Ja odcinam się od wielu osób przez ich toksyczne zachowanie. To też. Ja na przykład do tej pory odcinam ludzi, których wiem, że chcą na mnie żerować, którzy po prostu wiem, że chcą jakieś korzyści ode mnie, a niekoniecznie po prostu być dla mnie mili. Tak? Ja wielokrotnie zauważyłam teraz, że im bardziej się udzielam w internecie, wiecie, bardziej jestem aktywna na swoich social mediach i tak dalej, to po prostu ludzie chcą to wykorzystać. Nagle się do mnie odzywają osoby, które... Nie wiem, znałam 20 lat temu. Naprawdę. Bo się ze mną gdzieś tam bawiły w Nowym Targu pod blokiem. I teraz się do mnie odzywają. Jeszcze nie odpisałam, a oni już piszą, co by chcieli z Japonii. Więc no nie. No nie, po prostu no nie. Słuchajcie, ja nie mam telewizora, nie oglądam telewizji, nie słucham telewizji, ale no, mam Facebooka dalej i czasami widzę, co moi znajomi z Polski repostują i jak ja to czytam, to po prostu nie wierzę. Czasami myślę, że to są jakieś fake newsy albo z tego aż dziennik, bo to się w pale nie myśli, że to są prawdziwe informacje, co coś tam wyprawia.
ludzie z natury się dogadują, tylko gady nas skłócają. No taka prawda, no. Ja bym naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chciała, żeby ludzie przestali oczerniać innych ludzi, żeby przestali ich oceniać, żeby przestali ich szufladkować jakimiś swoimi dziwnymi kryteriami, jakimiś, wiecie, po co to robić? Ja tego nie robię, ja mam to w nosie, mam to w dupie, naprawdę. Mnie nawet nie interesuje, jak druga osoba wygląda, mnie nie interesuje, czy druga osoba jest gruba, chuda, nie wiem, czy zielona, czy żółta, czy fioletowa, mam to w nosie. Zawsze staram się, nie wiem, czy byliście na Tsuru, zawsze staram się, już od paru lat wyrobiłam sobie taką cechę, wydaje mi się, że ona jest bardzo dobra, że zawsze komplementuję drugiego człowieka. Komplementuję jego wygląd, komplementuję jego jakiś cech charakteru, jego, nie wiem, głos, zapach, włosy, cokolwiek. Bo nic mi ten człowiek nie zrobił, a jeżeli ma coś, za co mogę go komplementować, to chcę mu zrobić dobrze i też ja się czuję dobrze, wiedząc, że po prostu w ciągu dnia to był na przykład jeden komplement, który usłyszał. To jest po prostu coś tak normalnego dla mnie, że ja już nie zwracam uwagi na to, żeby się odwrócić za kimś i powiedzieć, parzak się ubrała, ale ma dupę, ale ma to, ale nie, kompletnie mnie to nie interesuje. Kompletnie mnie to nie interesuje, bo bym też naprawdę chciała, żebyście wy tak zaczęli podchodzić do wszystkiego, bo o wiele łatwiej się potem żyje. Jak działa to wspieranie, w sensie ogarniając, co to daje, ale na czym polega? No po prostu wspierasz mnie na kanale. Jesteś wyróżniony, tak? Bo jaki byś punkt nie wybrał, jaki byś próg nie wybrał, to będziesz miał specjalną plakietkę i wszyscy będą wiedzieli, że jesteś moim po prostu memba, moim wspierającym, moim wyróżnionym widzem. Przede wszystkim jest to też dla mnie ogromny komplement, bo wiem, że wiele osób angażuje się na poważnie i wiem, że dla tych osób robię tego YouTube'a, że do tych osób mówię. Bo to, że ktoś przychodzi i po prostu pisze mi złośliwości, to jest na porządku dziennym. Ja codziennie dostaję jakieś złośliwe komentarze, passive-aggressive komentarze, które w jakiś sposób chcą mnie poniżyć, chcą umniejszyć mojej wiedzy, mojemu wyglądowi. Nie rusza mnie to. Ja chcę się skupić na osobach, które po prostu chcą wspierać ten kanał, chcą na tym kanale być, chcą na tym kanale dyskutować. Ja chcę poświęcać swój czas osobom, które po prostu chcą być tutaj na tym kanale dla mnie, a ja dla nich. Po prostu. Jest coraz więcej osób na kanale mały procent z tego to są osoby, które po prostu przychodzą z przypadku, a są po prostu osoby, które zostają na dłużej i to jest dla nich, tak? To jest dla nich, żeby się rozwijało, żebym ja się skupiała na nich, żebym wiedziała, kto tu ze mną jest, kto tu ze mną po prostu wspiera moją pracę, tak? Bo dla niektórych YouTube to nie jest praca. Dla niektórych to, że ja zrobiłam godzinny film, na który pisałam około 40 paru godzin scenariusz, nagrywałam, montowałam, to dla niektórych to nie jest praca. Ale to jest praca. I fajnie jest po prostu widzieć, że ktoś tą pracę docenia. I w morzu tych wszystkich komentarzy, tego wszystkiego, bo jest naprawdę, czasami dostaję pod filmem z rasizmem w Japonii z 5000 komentarzy. I weź odpisz na wszystko. Weź pod każdym komentarzem zostaw jakąś reakcję czy coś. No nie, no po prostu chciałabym się skupić na tych osobach, dla których nagrywam ten kanał, a nie dla osób, które przychodzą i potem wychodzą. Więc jeżeli chcesz, jeżeli masz ochotę, jeżeli pozwalają ci finanse, jeżeli uważasz, że to, co robię, jest słuszne, jeżeli moja energia daje ci tobie energię i daje ci jakiegoś kopniaka, to mnie wspieraj. Jeżeli nie możesz mnie wspierać finansowo, wspieraj mnie po prostu dobrym słowem. Wspieraj mnie, nie wiem, łapką w górę. Wspieraj mnie udostępnianiem filmu, czymkolwiek. Ja nigdy na kanale nikogo do niczego nie zmuszałam, zawsze dawałam wolny wybór i też zawsze powtarzam, że może być nawet jedna osoba, ale będę dla tej jednej osoby nagrywać. Wiem, że teraz na live jest moja babcia. Pozdrawiam cię, babciu. Jest moja babcia i jeżeli nawet wszyscy sobie pójdziecie, obrazicie się na mnie, bo nie wiem, bo tak, no to będę cały czas nagrywać, tak czy siak. Bo mnie będzie babcia oglądać. I wiem, że mnie wspiera. No. Także tyle, jeżeli chodzi o wspieranie, ale cieszę się, że tutaj jesteście naprawdę, bo te live'y są dla was. Dzisiaj też Pimpek sam zaproponował, że chciałby
po prostu z wami posiedzieć, pogadać chwilę. On nie wiedział o tym, że chcę poruszyć taki temat, więc początek trochę jest nie na temat, ale potem wiadomo, jak to wyszło. Więc ja tu jestem dla was, ja tworzę content dla was. Ja wcale nie muszę nagrywać o Japonii, bo ja po prostu to wiem. I ja to nagrywam dla was, ja to nagrywam dla osób, które chciałyby tutaj przyjechać, zamieszkać, które by chciały tutaj przyjechać. O, babciu, pozdrawiam cię wszyscy na czacie. Pewnie jutro będę z babcią chwilę na Skype'ie gadać, więc pozdrowię ją oczywiście. Zapytam się jej, co ona myśli, bo my z babcią w ogóle, nie wiem, czy kiedyś to mówiłam, my sobie z babcią robimy krótkie rozmowy telefoniczne, czytaj 2 godziny, bo my jak się rozgadamy, babcia ma bardzo podobny charakter do mnie. Jest tak samo wybuchowa i tak samo bezpośrednia, więc jak my zaczynamy o czymś gadać, to z 15 minut robią się 2 godziny, a czasami nawet i więcej. Więc jestem bardzo ciekawa, co moja babcia ma na ten temat do powiedzenia, bo my z babcią mamy inne charaktery, jeżeli chodzi o właśnie podejście do LGBT i w ogóle do bycia człowiekiem, bycia kobietą, bycia mężczyzną i tak dalej. Mamy trochę inne zdanie, ale mimo to się dogadujemy zawsze, więc jestem bardzo ciekawa, o czym jutro sobie porozmawiamy, jak do mnie zadzwoni. W ogóle też jutro chciałabym nagrać film, bo ostatnio, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo źle się czułam. Nagle po prostu zmieniła się pogoda, wszystko się zmieniło, jakieś moje stare kondycje się odezwały i nie mogłam wstać, nie mogłam w ogóle się ruszać i jeszcze sobie popsułam brzuch. Czytaj, wypiłam coś, czego nie powinnam wypić i wcale nie był to alkohol, nic tego typu. Byłam święcie przekonana, że Pimpek nalał mi soku z granata z wodą, a był to ocet z granata z wodą. I napiłam się tylko trochę i się tak bardzo źle po tym poczułam. Tak strasznie mnie wymiotowało żółcią, tak potwornie po prostu źle to zniosłam. Ja nie mogę pić octu w ogóle, nie mogę żadnych jakichś kwaśnych rzeczy, bo od razu mi woreczek żółciowy siada i po prostu od razu żółć. Więc byłam jeden dzień wyciągnięty z życia. Totalny kapeć, więc no, było trochę przeciwności losu, ale mam przygotowany scenariusz do rzeczy, o których chcę powiedzieć, więc po prostu siądę i to nagram jutro. Mam nadzieję, że też jutro zmontuję, ale jak nie uda mi się jutro zmontować, to będzie na pewno we wtorek film. Jutro albo we wtorek, mam nadzieję, więc na pewno się zobaczymy. To normalny pije ocet. Wiecie, są osoby, które piją na przykład ocet jabłkowy z wodą przy jakichś tam dietach. Wiem, że też osoby, które mają problemy z kwasotą czy z czymś tam, jakieś po prostu to jest jakiś dodatek do diety, że profilaktycznie piją sobie właśnie wodę z octem, ale tutaj też właśnie ten ocet z granatu jest to ocet na dobrą skórę, na dobre trawienie, jakieś tam. Ja byłam pewna, że to jest sok, nie popatrzyłam, głupia, uwierzyłam mu na słowo, bo ładna buteleczka była. I wzięłam i się napiłam. Jemu to smakuje, jemu to na rękę, ale ja nie. Tomasz, dziękuję za subskrypcję w ogóle. Nagle po tym, jak przestałam nagrywać filmy, w których narzekam, czytaj, mówię prawdę i swoje opinie, typu właśnie rasizm w Japonii albo czego nie lubię w Polsce, to nagle... O, witamy diabełka Lisa R. Bardzo, bardzo serdecznie witamy w naszej diabełkowej rodzinie. Więc no, zaczęłam mówić coś, zapomniałam co. Zgubiłam wątek. Nie mogę się tak rozdrabniać, bo gubię wątek. Niewspierające. Dużo ich będzie. Słuchajcie, w ogóle mi się bardzo nie spodobał odzew niektórych osób. Oczywiście już pokasowałam komentarze, bo po co miałoby to wisieć. Osoby, które zaczęły znowu zarzucać, że wyłudzam pieniądze i tak dalej. Ja nie wiem, dlaczego ludzie mają taki problem do dziewczyn, które robią YouTube'a. Dlaczego nikt nie ma problemu do facetów, którzy robią YouTube'a? Dlaczego faceci mają na YouTubie progi większe ode mnie, na których nie dostaje się nic, nawet głupie dziękuję. Masz tylko tą plakietkę i tyle, a do mnie jest jakiś problem, że ja zrobiłam próg za 200 jenów i jest plakietka i są gify. Hello! W ogóle czy te gify działają? Piotr Pępczak! Mamy zdyszkę oraz pozdrawiamy babcię raz jeszcze, a wino z ostrym wodą jest dobrym środkiem nawadniającym, by the way. O proszę, to tego nie wiedziałam. Bardzo dziękuję za tą informację. Słuchajcie, robiłam ostatnio gify
Nie wiem, czy one będą działać. Nie działa. Nie wiem, dlaczego, muszę to ogarnąć, dlaczego nie działa. Wiem, że miałam super gify, tylko dla właśnie wspierających, ale nie potrafię ich. Nie wiem, jak one działają. Czy macie, widzicie te super gify? Czy one jakoś specjalnie trzeba coś włączyć? Jest, Enma Official, są gify. Zaraz wam pokażę. Ale mi się wolno ładuje ten komputer. Co jest grane w ogóle? Wszystko mi się zacięło. Słuchajcie, nie mogę prowadzić live i wysyłać gifów jednocześnie. Może z telefonu się da. No, 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 nie mogę, no. Może z telefonu. A teraz to mi w ogóle czat padł. Czekajcie, muszę go wyłączyć i włączyć jeszcze raz, bo nic nie widzę. Albo w ogóle z telefonu, bo nic nie widzę teraz. Wszystko się wzięło, zawiesiło. Rany boskie, jak to powoli działa. No, gdzie jest ten czat? Nie widzę czatu. Jest. Gdzie okno czatu? Jest, widzicie te emotikony? Widzę, że ktoś użył Erwina. Spróbuję wysłać z telefonu GIF. Jest Rewind. Jest Erwin. I jest Hanji. Powinny się ruszać, ale czy się ruszają? Chyba się ruszają. Tylko są takie malutkie. Widać. No to się cieszę, że widać. Słuchajcie, w końcu widzę czat, więc sobie go przewinę. Są, widzicie gify. Chciałam jakieś inne, ale ja nie potrafię tworzyć gifów w ogóle. Nie wiedziałam, jakie te gify zrobić dla was. Chciałam jakieś kotki albo coś tego typu, ale ja nie mam żadnego sprzętu graficznego. I ci Nissan, dziękuję bardzo za temat, doceniam, sama nie lubię. O, nie przeczytałam! Ale bardzo ci dziękuję. I ci Nissan, dziękuję ci za donata. Czy mogę go jakoś przewrócić? Teraz nie, bo mam za wolny komputer. Ale bardzo ci dziękuję, przepraszam, że nie zwróciłam uwagi, nie przeczytałam. To jest mi głupio. Ale nie ma sprawy, słuchajcie, ja naprawdę. Paula mnie pyta, czy się interesuje polityką. Nie interesuje się polityką, bo mnie nie interesuje polityka. I nie chcę mieć nic wspólnego z polityką, bo to jest po prostu dla mnie totalny gnój i jak najdalej od polityki. Ale no, jest to temat, który jest mi bliski, ponieważ gdyby nie polityka, no to po prostu mieszkanie w Polsce byłoby inne, tak? Zrób konkurs na gify. W sensie, że wy mi zrobicie gify? Umiecie robić gify? Możemy tak zrobić, że po prostu zrobicie jakieś gify, wyślecie na grupkę i kolejny gif, jaki będzie dla wspierających, to będzie gif zrobiony przez was. Możemy tak zrobić, nie ma sprawy. Jak potraficie, to jak najbardziej. Matrix pisze, że nie może wspierać, bo nieletnie jest. Możesz mnie wspierać komentarzami, udostępnianiem filmów oraz łapkami w górę. Po prostu. I to naprawdę wystarczy. Naprawdę wystarczy. O, no to jak umiesz, to rób gify, Lucy. Bardzo, bardzo zachęcam. Bardzo, bardzo. Może Pimpek jeszcze się kiedyś pojawi, słuchajcie. Chciałby jakiś film ze mną nagrać, ale nie ma pomysłu. On też ostatnio jest bardzo, bardzo zapracowany, bo mimo swojej pracy na etat to jeszcze ma swoją pracę, swój biznes prowadzi, czy zaczyna prowadzić i po prostu to pochłania ogrom pracy. Ja cały czas go wspieram, robię mu tłumaczenia, właśnie pomagam mu, jeżeli chodzi od tej strony, jak to widzi klient, bo też on trochę inaczej myśli, więc poświęcamy na to sporo czasu, ale tak.
Lisa, ja też nie rozumiem, o co chodzi z tym, że ludzie mają ból tyłka, o to, że twórcy proszą o wsparcie. Ja naprawdę, z ręką na sercu, gdyby nie to, że nie mam pracy, to ja bym w ogóle tego wspierania nie włączyła. Ja wspieranie mogłam włączyć już w tamtym roku, a mimo tego nie włączyłam. Zastanawiam się, czy nie skasować Patronite'a, bo po prostu ten Patronite jest o kant dupy rozbić. Nic z tego nie ma i po prostu ani wam nic nie wyślę, ani nic nie zrobię. A jeżeli chodzi o wspieranie, to mnie najbardziej boli, że zawsze wszyscy się czepiają po prostu kobiet. Zawsze. Czy padziesz do nocnego radia? Nie brakuje u nas nihonofilów? Sprawdź proszę skrzynkę mailową. Zobaczę i ci nie zandam jeszcze raz, bo wy dałbym i tak na głupotę. Bardzo ci dziękuję za donata. Zenon, sprawdzę maila jutro rano, dobrze? Bo jak skończę tutaj live, to będzie moja 23. A muszę iść pod prysznic, wiesz, muszę się pomiziać z pimpkiem, bo bez mizianka nie ma spanka, takie motto życiowe. W ogóle rada na udany związek, na szczęśliwy związek, na lata, bez kłótni, bez żadnych niesnasek i tak dalej. Bez mizianka nie ma spanka. Zawsze przed spaniem musi być mizianko i to jest najlepsza rada, jeżeli będziecie kiedyś w związku. Nie kładźcie się spać źli na siebie, nie kładźcie się spać w ciszy, nie kładźcie się spać obrażeni na siebie, po prostu. Najlepiej zawsze przed spaniem jakiś buziak, jakieś mizianko, wiecie, tam jakieś tam swoje takie rytuały na pewno macie, więc po prostu polecam przed spaniem. No, że trochę to czasu zajmuje, bo od buziaków zazwyczaj potem jest jeszcze troszkę i jeszcze troszkę i potem nagle jest jakaś dzika godzina w środku nocy, więc polecam zacząć wcześniej takie mizianko. Aha, bo Pimpek odpowiedział po japońsku. Pimpek się nie interesuje jakoś super wrestlingiem, ale ja ze swojego doświadczenia też powiem, bo on powiedział, że są na pewno osoby, które lubią, a ja powiem, że wrestling ma naprawdę dużą rzeszę fanów i też jak pracowałam jeszcze z Japończykami właśnie w barze czy coś, to wszyscy oglądali wrestling, wszyscy o nim gadali, wszyscy mi o nim opowiadali, a ja to nie za bardzo wiedziałam, co powiedzieć, bo nie oglądałam, nie? Ale tak, jest popularne. No bo tak naprawdę najgorzej jest spać skłóconym. Słuchajcie, no ja na swoim kanale nigdy nie pokazałam ciała. Na ostatnio, przyznam się wam szczerze, dostałam propozycję na Instagramie, żeby reklamować stroje kąpielowe. Tak, ja i stroje kąpielowe. Czy wy widzieliście kiedykolwiek, żebym ja się pokazało, chociaż nie wiem, w jakimś topie czy coś tego typu, gdzie ja i stroje kąpielowe w ogóle, what the fuck, nie? Więc odmówiłam, powiedziałam po prostu, że no ja na swoim profilu nie pokazuję ciała, nie pokazuję golizny, nigdy w swojej całej karierze YouTube'owej, czy jak to tam nazwać, nie bazowałam na swoim wyglądzie, a wiem, że mam ładną figurę, wiem, że dobrze wyglądam. Mimo tego nie robię, bo to jest po prostu najniższy poziom zdobywania popularności. I może kiedyś, jak na przykład pojedziemy nad morze i pojawię się w stroju kąpielowym, to będzie to normalne, tak? Bo będę nad morzem i będę w stroju kąpielowym. Ale na pewno, no i zdjęcie pleców przy rutynie, no ale to wiecie, to nie była nagość taka sensualna, żeby coś na tym zarobić, nie? No bo to były tylko plecy. Tam nie ma żadnej sensualności. Ale no błagam. No, gdzie jakaś nagość? Gdzie ja nagością w ogóle jakąś kobiecością? Czy coś tego typu? No nie. No nie. Gosia, w ogóle dzięki za wsparcie. Maleństwo. Niech Pimpek reklamuje te stroje. O rany, Pimpek i te jego wszystkie włosy na ciele. O matko bosko. Słuchajcie, Pimpek sam na siebie właża, jest Kemo no Kyojin, czyli ta małpa z tytanów. Ten kudłaty, zwierzęcy tytan. To Pimpek się tak nazywa, bo ma tyle włosów. Czasami mu gole plecy. Bo bierzemy też razem prysznicę. Trzymaj się, Kasper, dzięki, że byłeś. Ja w ogóle jestem bardzo przeszczęśliwa, że mój kanał, przez to, że właśnie jest taka polityka, że nie ma takiej nadmiernej jakiejś kobiecości czy czegoś tam, czy emanowania właśnie cyckami i tak dalej, i tak dalej. I poruszam takie w miarę normalne tematy, gdzie i chłopak, i dziewczyna mogą się zainteresować, to na kanale jest 60% dziewcząt i 40% facetów. Da się? Da się. Najwidoczniej się da. No.
No gołe plecy były, ale gołe plecy nie są w żaden sposób erotyczne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dla mnie to są po prostu gołe plecy, tak? Ciało to jest ciało. Ja mam zupełnie inne podejście do ciała. Ja, słuchajcie, ja nie mam absolutnie nic do swojego ciała. Ja bardzo lubię swoje ciało i ja wam kiedyś nawet mówiłam, że chodzę naga po domu, jak jest bardzo gorąco. Ja po prostu nie chcę pokazywać ciała. Nie chcę pokazywać ciała, bo uważam, że to jest najniższa forma sprzedania się. Że to jest po prostu najłatwiejsza forma sprzedania się i po prostu przyciągnięcia jak największej widowni. Ale po co? Ja nie mam takiego stylu, nie mam takiego podejścia do życia też. Jesteś super, wspieram. Dziękuję Ci bardzo, Haja. Dziękuję też za dużego donata. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. W ogóle miał być budżet 500+, a dostałam więcej niż 500+, to chyba jeszcze te wszystkie inne plusy. Mama plus i te inne plusy, nie? Czemu są dwa paski donatów? Bo jeden jest na tip donation, a drugi jest na Steam Lab. I niektórzy wolą wysyłać na tip donation, a niektórzy wolą przez Steam Lab. Zresztą tak YouTube by pewnie zdjął film w stroju kąpielowym, bo kopa. No tak, no... Słuchajcie, ja nawet jakbym się pokazała w stroju kąpielowym, to pewnie miałabym na sobie jeszcze jakieś, nie wiem, te takie paero, czy jak to się tam nazywa, bo ja po prostu nie wyjdę na słońce, tak? Nie wyjdę tak na słońce. Są faceci, potwierdzam na swoim przypadku. Tak, są faceci, naprawdę są. Ja mam tu czasami tak fajnych, bo wiecie, czasami wbijają, ja to tak nazywam brzydko, stulejarze, ale wbijają, piszą: o Boże, masz mordę jak ziemniak, ale cycę to bym macał, nie? Także są też takie osoby. Pod filmem z rutyną, gdzie byłam w leginsach, bo w pierwszym filmie z rutyną, gdzie byłam w leginsach, to właśnie stado stulejarzy pisało, że proszę o więcej filmów w leginsach, że w ogóle powinnam na Instagrama dodawać zdjęcia w leginsach. Więc są też tacy faceci, chłopczyki, nie? Nie ma się im co dziwić, tak? Ale jest dużo fajnych facetów, którzy naprawdę fajnie, rzeczowo piszą. Zresztą kobietki też, wiadomo, bo z kobietkami to zawsze fajne dyskusje w komentarzach. Ale faceci czasami wbijają, na przykład mam takiego jednego pana, Piotr Pępczak się nazywa, tak? Ale są też inni. Też naprawdę fajne komentarze piszą mi i aż chcę się dyskutować z takim człowiekiem. Naprawdę, naprawdę fajnie, bez żadnych jakichś tam, wiecie, właśnie podtekstów seksualnych czy jakiegoś obrażania mnie, że jestem kobietą i od razu jestem gorsza czy coś tego typu. Więc tak. Wybierz kolor, bo potrzebuję do dodatek na studia. Różowy, pomarańczowy, zielony, niebieski, czerwony czy fioletowy? Fioletowy. Fioletowy. Ja się strasznie wstydzę, a jednocześnie uwielbiam chodzić w spódniczkach, więc zawsze... Czego się wstydzisz? Nie wstydź się niczego. Nie interesuj się opinią innych ludzi. Ubieraj się dla siebie, a nie dla innych. Podkolanówki wyzywające? Może im się po prostu kojarzą tylko i wyłącznie z kabaretkami na przykład. Przekrywy życiowe. Nie, no słuchajcie, czasami wbije jakiś 12-latek i po prostu napisze: ale fajna dupa! I wiecie, no jak ja mam na to zareagować, no? No po prostu tak mnie to bawi, że zostawiam mu serduszko. No co mam zrobić? No taki mały stulejarz, no. Żaden dorosły facet by tak nie napisał chyba, tak mi się wydaje. Czy chodzenie bez bielizny to wstyd? Nie, dlaczego? No wiadomo, że nie w miejscach publicznych, bo niewygodnie. Ale tak to nie. Jesteś chyba jedynym youtuberem, który dziękuje za każdy donate. A nie wiem, może jestem, może jestem. Fajnie się ciebie słucha podczas sklejania samolotu. Słuchajcie, jak ja byłam dzieckiem, to sklejałam, a czy nie sklejałam, tylko składałam takie drewniane dinozaury, były ze sklejki, nie wiem, czy kojarzycie. Szkielety dinozaurów, takie ala drewienko, ala sklejka i jak takie puzzle 3D się to układało. To było niesamowite. Miałam tych dinozaurów sporo, lubiłam je bardzo. One chyba piątaka kosztowały, czy 10 zł, ale były takie super. Podziwiam cię, że masz takie podejście do życia, jesteś mega motywująca. Ja wam polecam takie podejście do życia, naprawdę nie przejmować się, nie wkręcać się, nie wkręcać sobie nic, do wszystkiego z uśmiechem i to jest najlepsze podejście.
O rany, dwie rwy kulszowe. O, czytałam kiedyś o tym, że rwa kulszowa to jest straszne po prostu. Ale powodzenia w ćwiczeniach. Ja też ostatnio troszkę ćwiczę i coś mi weszło w kolano, powiem wam szczerze. Albo się rozjechałam za bardzo, jak się rozciągałam, jak robiłam stretching, albo nie wiem, co się stało. Czy może przez ten deszcz, ale coś mi weszło w kolano. Strasznie mnie kolano boli. Ładnie dziś wyglądasz. A, dziękuję bardzo. To może feromony od Pimpka, bo był na początku live'a. Może to od niego. Czy kojarzy grę Honkai Impact? Nie kojarzę. Miałam takiego konia. No ja miałam dinozaury, dużo dinozaurów miałam. Właśnie takich tych. To miałam na sobie biustonosza chyba 2 razy. No ja teraz nie mam na sobie biustonosza. Widać? Nie widać. Nie widać. Taka ciekawostka. Enma nie nosi biustonosza, bo po co? Jak jest ten żart, nie? Że jakbyś miała nogi, to nosiłabyś skarpetki? No nie. No, a jak masz małe cycki, to nosiłabyś biustonosz? No nie. I mnie to ani nie razi w żaden sposób, ani mnie to jakoś tam nie mierdzi. Ja nie noszę, bo po prostu nie lubię, bo nie lubię. I wolę siebie bez stanika. Poza tym biust mam ładny, więc żaden stanik mu nie jest teraz potrzebny. Po co być negatywnym i tracić czas i energię? O, właśnie to, Elliot, właśnie to, co powiedziałeś, to jest bardzo mądre. Ja tak stwierdziłam parę lat temu i dlatego powstał ten kanał, dlatego tutaj do was gadam, dlatego się do was śmieję i tyle. Po prostu. Ja sobie go zrobię Anbu. O, z masy gipsowej. Ja robiłam kiedyś maskę Anbu z masy papierowej, ale to miałam 13 albo 12 lat. Nawet mam gdzieś zdjęcie tej maski, świetna była. Podam na twój kanał przypadkiem, chyba zostałem na dłużej. Dziękuję ci, Sandra, mam nadzieję, że zostaniesz. Zrobisz kiedyś jeszcze filmik w stylu masakracji. O, ale Martyna Wojciechowska, słuchajcie, nie mogę używać materiałów z TVN-u. W ogóle używanie materiałów z telewizji zazwyczaj się kończy pozwami, więc sobie odpuszczę. Ale jeżeli mielibyście jakieś materiały na zasadzie artykułów i tak dalej, nie obrazki audio, audiowizualne, tylko jakieś artykuły, żeby przeczytać, to jak najbardziej mogę to zmasakrować. Mogę. Ja lubię biustonosz, te bez fiszbin to czyste zło. A, te z fiszbinami to czyste zło. Niestety, tak. Ja wczoraj jak ścinałem, miałem moje długie włosy, to przez chwilę jak Eren. O, bardzo chciałabym zobaczyć takiego Erena. Sądzisz, że stereotypy wykreowane przez większość niszowych anime, że w Japonii kobieta jak wyjdzie za mąż, to staje się gospodynią, zajmuje się dziećmi i nie zarabia na dom. No jest on krzywdzący przede wszystkim, ale też dużo osób chciałoby tak mieszkać i tak żyć. Chociaż teraz przez to, że Japonia jest taka droga jak jest, to niestety obie osoby w rodzinie muszą pracować, tak? I głowa domu, i szyja domu. Jak chcę schudnąć, ale jak mi nie idzie, demotywuję się szybko i mam duże kompleksy. Musisz albo popracować nad kompleksami, albo się polubić taką, jaką jesteś. Ja na przykład mam czasami strasznie spuchniętą buzię, bardzo spuchnięte nogi, takie wiecie, jak graciczki u świnki, ale ja w ogóle mam to w nosie. Takie mam nogi, po prostu. Najważniejsze, że chodzę, nie? Więc machnąć na to ręką, taka jesteś. Odpinam ten cholerny biustonosz i rzucam kąt. No ale ty wiesz, ty masz biust, a ja mam piersiątka. No wiesz, ty musisz mieć biustonosz, bo by cię cycki zabiły, jakbyś po schodach chodził. Ty miałeś ogromny biust, z tego co pamiętam, Lucyfera. Nie smuć smutków, zanim smutki nie zaczną smucić ciebie. O. Nie ma czasu na głupoty, dokładnie. No, a przewinął mi się cały czas. Czy grałam kiedyś w jakieś RPG? Grałam. Grałam dużo w RPG. Dokładnie, po co kogoś hejtować? Mówcie sobie miłe rzeczy. Zacznijcie na przykład od dzisiaj już, że powiecie komuś w rodzinie coś miłego.
Na przykład, jesteście w domu, powiecie komuś coś miłego, że nie wiem, mama zrobiła dobrą kolację, albo że brat ci zrobił dobrą herbatę, albo że ktoś ładnie wygląda, albo że ktoś ma ładne włosy, albo że ładnie pachnie, cokolwiek. Róbcie tak codziennie. Ja codziennie rano, jak wstaję, to pimpek dostaje buzi, słyszy, że jest najpiękniejszy na świecie i w ogóle ma gambarować w pracy i robię mu bye bye. Potem jak wraca, to słyszy to samo, że jest najcudowniejszy, najwspanialszy i w ogóle to niech odpocznie, bo taki jest zmęczony i w ogóle i po prostu od razu ma inny humor ten człowiek, nie? Więc komplementujcie siebie nawzajem. To jest naprawdę fajny sposób na życie. I to się, to tak wchodzi w krew potem, że komplementujecie nawet obce osoby. I one są tak zaskoczone, że w ogóle nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo jest im tak miło. Dzięki, Elliot. Ja w ogóle pamiętam, jak z Elliotem siedzieliśmy na live'ach u Tasaka, bo Tasak grała w gry na Twitchu i ja strasznie uwielbiam patrzeć, jak ktoś gra w gry. Uwielbiam. Zamiast sama grać, to uwielbiam, jak ktoś gra. I siedzieliśmy z Elliotem u Tasaka i patrzyliśmy, jak buduje miasto. Nie pamiętam, jak się ta gra nazywała, ale budowała miasto. Ktoś ucieka. Wiktoria, trzymaj się, Wiktoria. Ja tylko raz w życiu dałam łapkę w dół. Słuchajcie, ja daję łapki w dół tylko pod jednym kanałem, ale nie mogę powiedzieć pod jakim. Jest o tym panu live u mnie na kanale. To pan, który mnie nazwał fikcyjną, więc tylko temu panu daję łapkę w dół. Dlaczego? Ponieważ jego filmy są niemerytoryczne i są po prostu źle zrobione, a ja używam łapki w dół jako ocenę. I nie mówię tego tutaj, żeby się na kimś mieścić, czy coś tego typu. Po prostu uważam, że treść jest szkodliwa i niemerytoryczna. I ją oceniam. Ale tak to nie. Nie, kompletnie. Asia Neko, o rany, serduszka i taki duży do naj. Bardzo ci dziękuję, Asia Neko. Bardzo, bardzo dziękuję. W ogóle, wow, jak dzisiaj było dużo ludzi, jak byliście aktywni i jak w ogóle dużo donate'ów i wspierających. Widzę wszędzie te łapki urocze. Na czacie bardzo mnie to cieszy. Łapencje. Są jakieś prefektury w Japonii, które są lepsze i gorsze do życia. Znaczy, warunki życia są inne, bo wiadomo, że w prefekturach, gdzie jest więcej wsi, tak, to będzie się słabiej żyło niż w metropolii, jeżeli chodzi o na przykład dostępność do różnych rzeczy czy do różnych instytucji, ale tak to raczej żyje się tak samo. Słuchajcie, Lucyfera, pamiętam, to było, w którym to było roku? 2018 chyba, jak byłam na Animatsuri, jeszcze z Pimpkiem i z zespołem, bo dawaliśmy koncert. I Lucyfera nie była na konwencie, ale wyszłam do niej przed konwent i po prostu jak mnie przytuliła do cyca, to ja poczułam tą miłość. Po prostu w każdym kręgu mojego kręgosłupa, jak mnie ścisnęła. I to był najbardziej tulaśny tulas, jaki dostałam wtedy, tam w Polsce. Mam nadzieję, że przyjadę do Polski, bo ktoś mnie tutaj pytał, bo mi mignęło. Albo jest gdzieś u góry, albo gdzieś na dole. Kiedy będę w Polsce? Słuchajcie, no na razie jeszcze są granice zamknięte, więc nie przylecę do Polski, ale kto wie, może. Może mnie jakiś konwent zaprosi, może mnie ktoś, jakiś organizator zaprosi. To wtedy będę w Polsce i wtedy się spotkamy, pogadamy, wyściskamy się wszyscy, do cyców się poprzytulamy. No Tesak już nie streamuje, ale streamowała. Pamiętam, że streamowała, siedziała. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. O pan z łapką w dół. Czy lubię zupę ogórkową? Ja nie lubię ogórków, więc nie lubię zupy ogórkowej. Pimpkowi kiedyś ktoś dał spróbować w Polsce, ale że jest kwaśna, to mu też nie smakowało bardzo. Karol, nieźle. O, nowy wspierający. Oła, Suguru, bardzo dziękuję, maleństwo. Maleństwo to takie po prostu tak urocza nazwa. Ja tak często mówię do moich młodszych widzów, że to są moje maleństwa. Ja do mojego faceta, kocham cię, mój piękny, mój facet. No Pimpek też zawsze, jak wiecie, jak mu chcę dać buziaka czy coś, to on zawsze, nie, bo jestem brudny, bo mam sebum na twarzy, muszę najpierw umyć twarz albo coś.
Ej, chill out, ja chcę tylko ci dać buziaka, nie będę cię lizać przecież po twarzy. Spokojnie. Więc Pimpek też czasami ma. W ogóle Pimpek miał długo coś takiego, że nie był przyzwyczajony do głaskania, dotykania i zawsze uciekał. Ja go chciałam dotknąć, a on uciekał, nie? Więc dopiero się nauczył, że jak wyciągam rękę, to chcę go pogłaskać. Tak, mały bius to jest wygoda jednak. Jaka jest najtańsza rzecz, jaką udało ci się kupić w Japonii? Takie przysmaki dla dzieci, dla niemowlaków, takie rozpuszczalne. Jak to się nazywało? Nie pamiętam, jak się nazywało, ale to było takie jak paseczek zrobiony z takiej, nie wiem, jak chlebek, coś takiego bardzo cienkiego. I to kosztowało chyba 20 jenów, albo nawet mniej, 15 jenów. To kiedyś kupiłam, bo nie wiedziałam, co to jest. Wyglądało jak taki dla psa do czyszczenia zębów, taki listek. A to było dla dzieci, do rzucia, że do buzi mu się wkłada i on sobie tam memla. Memla sobie. Więc coś takiego. Aha, tutaj rozmawiałam sobie o kulszy, rwie kulszowej, o kulszy, korzonkach. Może na Pyrkon. No jak Pyrkon mnie zaprosi, to będę na Pyrkonie. Polinex! Się spóźniłam, bo odsypiałam nockę przed nocką, zdrówka. Pozdrawiam, słuchaj, będzie zapis live'a, więc sobie zobaczysz na początku, jak Pimpek udzielał tutaj wywiadu, odpowiadał na pytania dzielnie, a potem zobaczysz moją... złość? Moją reakcję na to, co się w Polsce dzieje, naprawdę. Dobrze się już uspokoiłam. I że sobie rozmawiamy normalnie. Taki dentastix dla dzieci. Dokładnie tak to wyglądało. Byłam taka zafascynowana, co to jest, że to po prostu kupiłam. I faktycznie to tak nawet pachniało, jak takie dla psa. Zupa pieczarkowa bardzo. Pimpek kocha pieczarki. Ja mu często robię sos pieczarkowy z kurczaczkiem czy coś tego typu, więc no... Dobra, to ja będę pogromcą tytanu. Riku, Riku. Nieważne, co wybierzesz, będziesz odznaczony tak czy siak kocią łapką na początek. Zbiorowy tulas. Chciałabym zrobić, aby odwiozę natychmiast do natury, to na pewno pełno pustego. No ja będę przytulać zaraz Pimpka po prysznicu. Dziś nie wygląda, że się uśmiasz. Słuchajcie, ja dostałam kiedyś tutaj w Japonii taką... Nie wiem, czy to można nazwać komplement, taką uwagę, że ja jak się uśmiecham, to wyglądam jak kot, że mam taką kocią mordkę, że mi się kocia mordka robi. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale wszyscy mówią, że tak jak, trochę jak kot. Różyczka z kuleczkami i mleko się piło, albo inne piło się waniliowe, takie z krówką na opakowaniu, piło się waniliowe. A to słodkie było. Kiedyś tą rurkę rozwaliłam, chciałam z te kulki tylko zjeść, ale to było takie słodkie, że to zakleiło całą buzię. Duży biust ma więcej wad niż zalet, ale miło się przytulić, to prawda, potwierdzam. Jak się przytuliłam do Lucyfery, to normalnie jak na chmurce. Dominik pisze, że ja powiem, że od początku jakoś tak polubiłem ciebie, bo byłaś pierwszą osobą, która ma prawie takie samo podejście do świata. Takie samo podejście do świata. Pewnie takie samo jak Dominik. Bardzo ci dziękuję za tą opinię. Dziękuję. Prasowane owoce do rzucia. Chyba coś takiego to było, ale dziwne to było. Jak znajdę to, to kupię i wam pokażę na Instagramie czy w jakimś vlogu. Ale dziwne to było. Taki dentastix dla dzieci, dla babyków. Takie wiecie, mama, i wsadzasz mu do ryjka, a tam niam, i więc coś takiego to było. Miłość jednostronna. Czy w Japonii jest jakiś... O, rany przewinęło mi. Jakiś szczególny okres historyczny i dalej nie pamiętam, co tam było. Z popkultury, z wyjątkiem Sengoku, wojna, buzin, cokolwiek, jak to wygląda. O, rany, takie pytanie na live'a, zostało 12 minut. Ogon konia, pozwól, że może następnym razem. Nie, to nie było płatek, to nie był zęby. To było właśnie coś takiego jak te takie owoce prasowane, takie suche.
Czy w Japonii są opłatki? No, są podobne, takie jak krakersy, ale to wygląda jak opłatek i smakuje jak opłatek. Sembe. Takie niektóre są bardzo cieniutkie. I są też takie, jak to się nazywa? Słodycze, że tak jak opłatek, nadzienie opłatek. I to są słodycze też w Japonii. Zapomniałam teraz, jak się nazywają. Czy po tylu latach nauki języka japońskiego zrozumiałabyś starodawną mowę japońską? Nie, nie ma opcji, nie. Nie, 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 na pewno nie. Czy założysz kiedyś TikToka? Ostatnio się was pytałam, co myślicie o TikToku i na moim Instagramie, w ogóle zapraszam was na Instagram, bo jestem bardzo aktywna, naraz na obu kontach. Na koncie Mortem Emma, moim Instagramie z YouTube'em połączonym, powiedzieliście, że TikTok to gówno. A czy podzielam tą uwagę, bo sama tak uważam, ale dużo osób było na nie. A czy dużo? Chyba tylko 2% się różniła ankieta. A na Instagramie cosplayowym, no większość, ponad 70 osób albo 69 osób jakoś tak zagłosowało, żeby założyć tego TikToka, więc zastanowię się. A jeżeli miałoby być, to byłby tylko na cosplay, więc też by nie było żadnych jakichś tam, wiecie, że ja coś tam robię, tańczę czy coś tego typu, bo ja nie umiem. Ja jestem człowiek drewno, ja nie potrafię się tańczyć, ruszać, nic. Ja mogę robić robotę. Jak powiedziałeś o tej kocie morce, to w sumie ten ktoś miał rację. No tak, mój mi się tak usta układają. Ja mam, znaczy powiem tak, nigdy nic sobie z twarzą nie robiłam. Nigdy. Wykonuję tylko ćwiczenia z rana, tutaj na wysmuklenie tej okolicy, bo jak siedzę przed komputerem, to się zawsze robi tutaj ten taki... To się robi. I że nie chcę, żeby to się robiło. To po prostu codziennie rano sobie ćwiczę. I to jest jedyne ćwiczenie, które jakoś wpływa tutaj na te mięśnie twarzy. I też dużo się uśmiecham w domu i przez to tutaj mi się te policzki takie robią, takie jabłuszka. I mam dołeczki. I usta. Ja wiem, że mam małe usta, ale jak się uśmiecham, to robią się jeszcze mniejsze. I przez to kąciki ust tak dziwnie podjeżdżają do góry i robi się taka kocia mordka. Takie... Nie. Takie coś się robi na twarzy. I właśnie dużo, dużo Japończyków mi na to zwróciło uwagę, że tak mi się robi z twarzą. No ja siebie nie widzę, więc ciężko jest mi powiedzieć, ale ponoć tak, ponoć mam kocią mordę. Kamila, w końcu na żywo. Wow, uwielbiam cię i pozdrawiam. Też pozdrawiam, dziękuję bardzo. Mam pytanie odnośnie Japonii. Można wynająć auto, bo podróżować po Japonii. Czy można jechać do Japonii z niemieckim prawem jazdy? Trzeba mieć chyba międzynarodowe prawo jazdy, ale nie jestem pewna. Muszę zapytać, bo nie chcę tutaj mówić bzdur, ale wydawało mi się, jak kiedyś to sprawdzałam, że trzeba mieć międzynarodowe prawo jazdy i możesz wypożyczyć auto. Możesz. Tylko musisz mieć chyba międzynarodowe prawo jazdy, ale jeszcze dopytam, bo nie jestem teraz pewna. W Polsce jest garażyna, w Korei Adjumma, co jest w Japonii? Basan. Taka typowa basan. Taka baba. No i zawsze mówimy z pimpkiem, baba, ano baba, tamta baba, tamta pani, ano baba. Zawsze jak siedzą na balkonach i gadają między sobą, wiecie, z balkonu do balkonu, to ano baba, dane, tamte baby. Więc tak, baba, ano baba. Oj, tam jak się człowiek uśmiecha, to zawsze ma tutaj takie pysie mu się robią, pysie mu się robią. Niam, niam. Niam, niam. Czy słyszałam o książce Karoliny Bednarz Kwiaty w pudełku? Słyszałam, ale bardzo wiele złego, więc nie chciałabym się wypowiadać. Musiałabym ją przeczytać. O rany, znowu mi się przewinął czat. Nie. Andruty. No, coś takiego jak andruty. Takie opłatki. Andruty. Uczy się do maturki, bo jutro rozszerzona matma. O rany. Uczcie się w ogóle, powodzenia na maturach. Trzymam za was kciuki. Wiem, że są matury. Trzymam za was kciuki. Dzisiaj może jak wezmę prysznic i się już pomiedzią z pimpkiem, to zrobię wam jeszcze z łóżka zasyp memuszków, żebyście mieli co obejrzeć przed spankiem u was i żebyście się zluzowali przed maturką. Albo przed pracą, jutro był jutro poniedziałek, nie? Czy w Japonii jest problem z fast foodami jak w Chinach z racji na bardzo niskie ceny? Niestety tak, tutaj też są bardzo niskie ceny. Liofilizowane owoce? Nie, to właśnie było coś bardzo takie miękkie, było giętkie, miękkie, a liofilizowane są takie kruchutkie, więc to było coś innego.
ciasteczka ryżowe też są. Poszukam wam tego czegoś, tego dentistixa i wam pokażę. Trzymaj się, Matrix. Jaki jest Instagram cosplayowy? Jest w opisie. Buntaj co handzi doe. Odezwę się do was, do tego nocnego radia. Tylko tak jak mówię, jutro z rana, bo ja zawsze czytam maile z rana. Bo jak odczytam wieczorem, to potem zapominam na drugi dzień spojrzeć na nie, a tak to sobie wszystko z rana zawsze ogarniam. TikTok to czyste zło cringe'u stworzone przez yokai. No to pasowałoby, żeby yokai we własnej osobie zawitał na TikToka. Ja też nie lubię TikToka, ale bardzo mi się podobają niektóre właśnie cosplayowe rzeczy. Bo wiem, na przykład na YouTubie ja nie mogę używać różnej muzyki i bardzo mnie to ogranicza, więc to by była jedyna platforma, gdzie bym mogła używać jakiejś muzyki, która nie jest, wiesz, tam z jakiegoś darmowego źródła i po prostu jest jakimś coverem czy coś tego typu, nie? Nawet nie wiadomo, kiedy minęło 2 godziny rano, już prawie, no, już 6 minut zostało. Słuchajcie, ostatnie 6 minut, więc jak macie jeszcze jakieś szybkie pytanko, to szybka seria. A jeżeli nie macie, to ja po prostu idę pod prysznic. Zawołam Pimpka, może ze mną weźmie prysznic. Zobaczymy tego Kemono Kyojin, tego kudłatego tytana. Chciałam powiedzieć potwora. Tytana. W ogóle ona jest teraz dość chłodna, więc bardzo fajnie się będzie spało dzisiaj. Na Google Play tak spadła ocena TikToków, że mi się śmiać chciało. Zachciało, ale chciała mi się próbować. Ja chcę spróbować właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że, no, że tam nie dostanę copy strajka, nie? Za używanie muzyki, a na YouTubie to dostanę od razu. Mój ulubiony smak lodów, ja uwielbiam takie mocno czekoladowe albo mięta z czekoladą, jeżeli chodzi o takie mleczne. Uwielbiam też karmel z solą. Solony karmel to jest życie, bardzo. I o smaku ramunę. A jeżeli chodzi o takie orzeźwiające sorbety, to bardzo lubię malinowy, cytrynowy, jaki tam jeszcze lubiłam, limonkowy. Wiecie, takie smaki cytrusowe bardzo lubię. Jak moje zęby? Nie chcę wam pokazywać, jak moje zęby wyglądają, ale są straszne. Mam bardzo spiłowany cały tył. Teraz 19 mam znowu wizytę. Już mnie nic na szczęście nie boli, nie biorę żadnych przeciwbólowych, ale czasami przy gryzieniu czuję jeszcze takie, wiecie, takie śmireru, takie mrówki na ryju, nie? Więc jeszcze parę mnie wizyt czeka, aczkolwiek jest coraz lepiej i już mnie nic nie boli i śpię. I też widzicie, że zeszła mi opuchlizna z twarzy, o wiele lepiej moja buzia wygląda, bo tak to miałam takie chomiki tutaj, nie? Takie smutne chomiki, a teraz tego nie ma. Uśmiecham się dużo, mówię szybko, tak jak zawsze i też o wiele częściej się pokazuję, bo po prostu lepiej się czuję, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Czy w Japonii istnieją podziały płciowe w zawodach? Czyli jeżeli w Okcydencie jakiś zawód jest męski, to w Japonii jest żeński albo czysty i nieczysty. A nie rozumiem pytania, przepraszam. Na chwilę obecną nie rozumiem pytania. Podziały płciowe w zawodach? Nie rozumiem pytania, przepraszam. Jakby było inaczej sformułowane, ale zostało 3 minuty, więc może innym razem. Dlaczego nie chcesz się rozmnażać? Bo nie chcę. To jest twoja macica, że się pytasz? Nie, no to ty się nie pytaj. Prost. Co sądzisz o homoseksualnym związku na odległość? To samo co o heteroseksualnym związku na odległość. Związki na odległość moim zdaniem nie mają sensu i przyszłości. Ale to jest moje zdanie. Psy czy koty? Ja osobiście wolę koty, ale psy też tak samo lubię. Nie mam, że tylko koty. Lubię tak samo pieski, jak i kotki. Słony karmel to życie. Tak, słony karmel to życie. No inne rzeczy to fujka, inne rzeczy to fujka. Proszę sobie swojej radości przed egzaminami. Macie moją radość, łapcie. Macie pełno radości. Ramunę jest przepyszne. Pychotka. Solony słonecznik musiałabym spróbować, ale brzmi super. Nie bolą już na szczęście. Przepraszam. Trzymajcie się wszyscy. Tesek już ucieka, ja też zaraz uciekam, więc taki timing. Dziękuję za dzisiaj. Tyle mądrych słów zostało do powiedzieć. Przepraszam, że w takich emocjach, ale no po prostu no nie mogłam wytrzymać. Też wiecie, że jestem bardzo emocjonalnym człowiekiem i nikogo nie udaję, więc wyszło jak wyszło.
Słuchajcie, Lucyfera pisze, że miała ostatnio smaka na lody i kupiła ostatnie pudełko słonego karmelu i ostatnio miała smaka na lody. Poszłam do sklepu, który jest obok mnie i okazało się, że zamrażalka im umarła i wszystkie lody się roztopiły i były do wyrzucenia. A ja takie, jak to? Przyszłam specjalnie po lody, ubrałam się, wyszłam z domu na słońce i w ogóle do ludzi i nie macie lodów. To było takie straszne. No, kupiłam sobie coś innego słodkiego. Kupiłam sobie czekoladę i po prostu wsadziłam ją do lodówki i tyle. Jadłam sobie czekoladę potem. Dobra, słuchajcie. Ja już kończę, bo widzę, że też dziękujecie za dzisiaj. Ja też Wam dziękuję za dzisiaj. Pistacje też są bardzo dobre w lodach. Więc widzimy się w następnym filmie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję za wszystkie osoby wspierające. Dziękuję za wszystkie donaty, za wszystkie miłe słowa, za wszystkie Wasze rozmowy, opinie, komentarze, za to, że jesteście i życzę Wam jak zawsze z całego serca wszystkiego, co najlepsze, dużo, dużo miłości i wszystkiego po prostu, czego byście tylko zapragnęli. Jestem z Wami cały czas, teraz już na Instagramie, ale widzimy się już za niedługo na kanale w sekcji komentarzy. No. Dobranoc ode mnie. Bye, bye. I powodzenia na maturze.